Dzisiaj ukrywałem się 100 dni w domu mojego kolegi. Dobra, okej. On wchodzi do auta, wyszedł z domu, czekajcie. Co to jest za auto jakieś? Czemu to jest trumna? Dobra, wbiegam szybko do jego domu. Okej, on chyba odjeżdża, tak? Dobra, on odjeżdża. Dobrze, a więc misję trzeba zacząć. Tutaj jest kamera, co nie? Trzeba ją ominąć. Na szczęście ja jestem za mały, żeby mnie zobaczyła. Tutaj lifehack dla was, trzeba postawić to coś na kamerze i bang! Nie widać nic, serio, jak spojrzycie, to nic nie widać. Dobra, czy to są jeszcze kamery jakieś? Kliknąć 4 razy w dzwonek, dobra? Raz, dwa, 3, 4. Jest! Możemy wejść! Nie ma żadnych zabezpieczeń! O tak, dobra. Jesteśmy w domu. Teraz musimy uważać na kamerę. Dobra, chyba tutaj nie ma żadnych kamer. Co ja tu? Czy ja tu? Co ja tu? O nie, tu jest kamera, dobra. Mam nadzieję, że on nie patrzy. Dobra, czekajcie. Uwaga, 3, 2 i rzut! Dobra, kamera rozwalona kulą mięsną. Jeszcze raz ją rzucę. A masz, dobra. Dobra, teraz trzeba wyłączyć zasilanie, bo już mam dosyć tych kamer. No, ma Robuxów tutaj, dobra, tutaj jest zasilanie, uwaga. Masz, nie ma zasilania w kamerach. Czy on ma na górze? Tak, on ma sobie pokój własny. Ale kozak, poskaczę mu puszku, ne. Moi widzowie są najlepsi. O co, Szopracz, jest mój ulubiony kanał. O, ale fajnie sobie. O, naprawdę, naprawdę dziękuję za to. O, jakie fajne odka, ale na szczęście już do domu wracam. Czy mi... O nie, to Simon, dobra. Spróbuję tutaj wejść, okej, cyk. Hop, czy ja się tu... No nie, nie zmieszczę się do pralki, no. A może tu? O, zmieszczę się, dobra, cyk. Co za skanowanie, ale gdzie są moje zabezpieczenia? Czy ja to robiłem? Jestem wkurzony po tej całej pracy, znowu mi nie wyszło, ale o, co mam w lodówce? O nie, on tam w lodówkę zagląda, ja cię kręcę, a ja siedzę w pralce... Dobra, czekajcie, spróbuję na przykład tutaj pójść. A, no nie. I uwaga, jest, jestem, dobra, udało mi się skoczyć. Co on tam robi w ogóle, ej? Nie, czy on... Nie, jeszcze ktoś mi mówił kulę mięsa, ja tu lubię, gdzie ona jest? O nie, to ja, dobra, Idę spać. O nie, słyszeliście, on idzie spać, czekajcie, tutaj jest jego sypialnia, o nie. Dobra, szybko trzeba się przebrać, zielone, oczywiście zrobić, o nie, ja nie zdążę, szybko. Ram, pam, pam, jo, w ogóle mnie nie widać, pam, 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 jo. Dobra, wyglądam jak kwiatek, mam nadzieję, że Simon mnie zobaczy. O, idzie tu, Podlań się kwiat. No nie, nie podlewam kwiatuszków. O nie, czekaj. Jest, udało mi się, dobra, zbugowałem. On to podlewa kwiaty, ale miałem nie farta. Dobra, udało się. Może. O tak, w tym. Albo w sejfie zostanę, przecież to jest mega 300. Dobra, jestem, teraz zamykamy. Jestem w środku, dobra, tu będę siedzieć przez całą noc na razie. O, jego kaska. Ej, o tej godzinie robi się fajnie, bo Simon se śpi i mogę robić co chcę, na przykład wyjadać mu z lodówki. Wszystko, jestem głodnym dzieckiem. Nie no, w sumie wypiję mu kolkę i zjem lody. No jak jesteś w mojej kuchni? Dobra, uwaga, czy ktoś jest w mojej kuchni? Nie, muszę wyjść. Dobra, czekajcie, w lodówce, cyk, cyk, okej. Ej, czy on miał pistolet? Co jest, co on tam robi? No jak to jest możliwe, czy na pewno ktoś tu, jak kogoś tu nie ma? Słuchaj, jak gdzieś tu jesteś i cię dorwę, to zastrzelę cię! Co ja słyszę? Ja słyszę złe rzeczy. O nie, dobra, chyba musimy przestać ten challenge. Nie no, dobra, muszę wytrzymać, ja dla widzów muszę wytrzymać ten challenge, dobra. Cyk, okej, teraz wyjdę stąd. Jezu, on ma pistolet w rękę. Dobra, spróbuj się zapytać. Jest, jestem tutaj, dobra, kozacko. Ej, czekajcie, czy ja to... Odpaliłem. A, to jest gorąco! Kręcę się jak w mikrofali! Dobra, stop! O Jezu, jest noc, muszę znaleźć jakieś miejsce. Simon, nie wiem, on chyba gdzieś jest w innym miejscu, ale czekajcie. O, okej. Jo, ale tu jest miejsce mega kozackie, dobra. Dobra, jestem! Ale kozacko, dobra, uwaga! I cyk! O nie, on tu stoi, dobra. I tutaj będę mógł sobie na spokojnie przespać. Mam nadzieję, że tam nie wpadnę, dobra. Nie, ja spadnę tam. Ale mam kozacką miejscówkę, mogę oblewać go kolą. Cyk, dobra, oblałem. Ej, co ty nam... ale do Jacku się popsuło chyba. Ej, ktoś tam zło... Ej, kto tu wszedł do jego domu? Halinka, czekaj, chodź tutaj usiąść, pokażę ci coś. Tu jest jego dziewczyna, mogę go podglądać, dobra, okej. Uwaga, Halinka, dawaj pijące teraz. Nie, proszę, zostaw mnie, Simon, myślałem, że jesteśmy razem. Ale no, już nie jesteśmy, Halinka, wiem, czy ty się tu wkradłeś, dawaj pieniądze moje. Proszę, proszę, już weź je ode mnie, tylko nic mi nie rób. O, dobra, Halinka, idziesz do kicia teraz. Co, on ją do kicia wsadza? Simon, co ty robisz w ogóle? Dobra, czekajcie, muszę to naprawić. Trzeba zrobić to, postawić tutaj drabinę, okej, w ten sposób. Okej, teraz wziąć wiaderko. Jak on otworzy drzwi, to się wydaje na niego woda. I wtedy on na chwilę zostanie zatrzymany. Dobra, poczekajmy. Pa, dobrze ta Halinka już siedzi teraz. O Jezu! Co to za...
Wyleła się na niego woda, dobra, i teraz uwaga, biegnę tędy. Aaa, dobra. A co ty za szczur, chodź tutaj. O nie, dobra, on mnie pomylił z szczurem, na szczęście nie wie, że to ja. Dobra, uwaga, gdzie jest ta Halinka, no? Ej, dobra, ona jest w basenie, cyk. O, cześć, proszę pani, biorę panią, chodź na ręce. Dobra. O Jezu, zbawicielu, dziękuję ci. Jesteś kolegą Simona? Może? Tak, to ja, gdzie ma twarz? My tylko odgrywaliśmy scenę do nowego teatrzyku, no. Czemu ty mnie chciałeś uratować? Jaką scenę? Papara, już idę do ciebie, Halinko, poczekaj, koniec sceny. Uniknęli jakąś scenę, dobra, uciekam stąd, nara. O, on jest tutaj. Dobra, zacząłem, że Simon wchodzi do jakiegoś domu, to jest chyba jego dom letniskowy. A nie, jakiś Sofia Roblox, dobra, wejdę na górę. Okej, okay. idziemy. Ej, tam, to jest dom na drzewie, ale fajny. W piwnicy chyba. O ja, co on tam? Co to jest? Ej, czy to jest jakaś machina? Ej, gdzie on wszedł? Czy to jest... To jest machina czasu, co? Nie wierzę w to, ej, ale fajna. Fire Junior, będziemy się typać w czasie chyba. Ej, czekajcie, czy on stąd wyjdzie jakoś? Ej, nie. On tam został, ej, to chyba... A, dobra, uciekam. A, jaki on jest duży, co jest? Czemu on się taki zrobił? Ha, ale uwielbiam tą machinę. O nie, on uwielbia tą machinę, dobra. O? Czemu ona go zwiększa? Ja nie rozumiem. To jest tak głupie po prostu. O, dobra, a co jeżeli ja tam wejdę? O ja, ale kozacka. Dobra, okej. O, a, coś czuję, co jest? A, co jest? Jestem małym chipendejsem. Halo, czekajcie, jaki jestem mały? Czy mi się wydaje, czy jestem mniejszy niż byłem? Nie, chyba mi się wydaje. Halo, wypuśćcie mnie stąd, proszę. O lol, ale jestem mały, ale fajowe. Czekajcie, czy ja cię kręcę, ej. Ale tak nie chcę, ja będę mógł wchodzić do burgerów i być zjadanym. O nie, to jest trochę głupie, ale... Dobra, czekajcie, czy ja mogę na przykład... jestem mniejszy od tych... Co, tej stadzonki jestem mniejszy, ale to jest mega. Ale dziwnie się chodzi, au. Dobra, idę się odmienić z powrotem, bo to jest głupie. Ej, jestem tutaj sobie bossem i nagrywam TikToki. Czekajcie, że Simon tu... O nie, Simon idzie do łasieki, dobra, muszę wejść tutaj. O ja, okej, jestem pod jego tym. Co on tutaj ma? Ej, tam jest jakieś przejście jeszcze tajemne. Co to jest? Zobaczcie, tu jest takie do zobaczenia. Ale kozak, znalazłem rzecz. No muszę przyznać, że przez te ostatnie dni troszkę wypiększałem. To ale przystojnie, a dobra. Co on robi, czy on? O nie, nie robię tego, ja muszę stąd wyjść, ja nie chcę. Czy on, o nie, co ja widzę, moje oczy. O, jeszcze ząbki, o. Ja, dobra, idę tędy, szybko się kopię. O Jezu, wyszedłem stamtąd, ale to było okropne, no. Jezu, już nigdy więcej takich challenge'y, dobra. O Jezus, kolejny dzień, Simon, nie wiem, czy on przyjechał jakiś szkolnym busem, który nie wiem, czy w ogóle istniał. Ej, czy on idzie? Nie, czy on jest dyrektorem szkoły? Ja mam ziomka dyrektora szkoły. No. Ej, czekajcie, co jakbym go teraz strollował? Simon noob, okej, okay. I teraz wyłożę to tak, okej, okay. On mnie nie widzi. Ej, co to za tabliczka? Czekaj, co na ty... Simon noob, kto to trzyma? Uciekał, dobra, teraz on się wkurzył, będzie mnie szukać. Halo, panie dyrektorze, słyszymy pan? Ach, nie jesteś mały bachorzy, wstaję ci 5 jedynek i 10 uwag. Jeżeli mnie pan znajdzie, bo teraz tak średnio, ona... Jestem w sali kinowej. O nie, czemu ja to powiedziałem? Nie, muszę szybko się przebrać. Dobra, przebrałem się. Uwaga, skok tutaj. Dobra, trzeba kliknąć herd i tutaj wejść na to, cyk, jest. Dobra, nie widać mnie totalnie. Zobaczcie, to jest taki fajny lifehack. O nie, czy on tu jest? I tak mnie znajdzie. Dzieciaczku, tam ci statuetkę. Co, złota? Nie, nie dam się nabrać na to. Pania, jestem na którymś z siedzeń, tyle powiem. Na którym siedzeniu? A, tu przecież widziałem tutaj! O nie, usiadł na siedzeniach. Siądę na każdym z tych siedzeń, aby cię tylko znaleźć, wstać ci uwagi. O nie, co jest? O nie, zostałem mu dwa ostatnie. O nie, dobra, spadam stąd. Uciekam! Stój! Nie! O nie! Simon? Czy to ty mnie trollowałeś? Sorry, Simon, to moja wina. Chciałem po prostu zrobić challenge, no. No, Simon, daruj mi raz, no, proszę. Nie daruję ci za to, co zrobiłeś, na pewno trafisz do kicia. Nie, Simon, byliśmy ziomkami, no. Dobra, faj, Bobek, to dam ci tylko jeden dzień i wgra ci się jeszcze ciasto. Jest, tylko jeden dzień w więzieniu, dobra, to już pójdę sam. Myślisz, że jest z nieprofesjonalistą. Pam, wtapiam się w tło, Monek mnie nie widzi. Dobra, faj, Bobek, masz to ciasto. O, dobra, spadam. Jest, udało mi się uciec. W dzisiejszym odcinku przez ponad 100 lat prankowaliśmy się z Simonem i do końca życia, tak? Dobra, mam 15 lat i teraz mam wszystko gotowe. Jestem takim boksem, co nie? To jest taki trik. Oj, mnie w ogóle nie widać z tej strony. Dobra, czekajcie. Wbijam, o nie, kamery. Ale kamery mnie i tak nie wykryją. Dobra, okej. O, Simonek, zobaczcie. Patrzcie, w ogóle mnie nie widać, ale fickie. Idzie zrobić sobie jedzenie, dobra. Dobra, ale ja mam lepszy pomysł. Wejdziemy sobie tak, okej.
Cyk, weźmiemy sobie tak boksa. Okej, i teraz włączę wodę. Dobra, odkręcona woda jest, czekamy. Uwaga. A, trochę mi mokro, o nie. Jezu, no mamo, dlaczego odkręcasz wody cały czas? Przecież dopiero zakręcałem. Bzyt, 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 paralizator. Co to jest za chodzący karton? Uciekam, no. Udało się, pierwszy prank zaliczony. Jeju, jaka nudna lekcja. Czekajcie, czy ja... Ej, czemu tam jesteś z moim skinem? Simon, co to jest? Ej, ktoś wjechał do naszej szkoły, spodpalił motor, co to jest? Byron, co ty robisz? Czemu wjechałeś do naszej szkoły? Ale to nie ja. Simon, co ty narobiłeś? To twoja sprawka? Może Fajrocik? Ej, ty pranksterze, co jest? Byron, przestań tu skakać, zostaniesz wyrzucony ze szkoły zaraz. Nie, to nie ja, panie dyrektorze. O, i tak mnie ignoruje, super. Co moja podróbka tam robi? Simon! O, panie dyrektorze, ten Fajro jest strasznie okropny, ja bym go wyrzucił. To nie ja, czemu on strzela z jakiejś fejkowej broni? Przestań, no! Simon, ty najgorszy pranksterze świata. Dobrze, wnioskuję, że zostaniesz wyrzucony ze szkoły za to, co zrobiłeś. To nie ja, to była moja podróbka, to ktoś zrobił pranka na panu. Aha, każdy tak mówi. Dobrze, wylatujesz z tej szkoły za chwilę. Jaki Simon to jest prankster najgorszy. Simon, ty, pranksterze. A Simonek mnie mega wkurzył poprzednim prankiem, ale no wiecie, nie mam mu za zły, bo niby wojna pranków, ale i tak teraz mu zrobi pranka. Fijok zabity, na, pa 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 pa, nic go nie obudzi po prostu. Dobra, zabieram go, szybko biegnę, ten prank będzie prankiem stulecia. Jaki on ma syn w ogóle niemożliwy. No to jest po prostu hit, że on tego nie widzi, co jest. Dobra, jedziemy na spokojnie, nie ma co tutaj za bardzo się cieszyć, bo wiecie. Jeszcze się może, o, on tego nie słyszy, co to jest za sen? A, przez te duże uszy kota. Jezu. A, nie, upadł mi. Dobra, chyba jeszcze nie wstał. Dobra, to się robi troszeczkę dziwne, że on jeszcze nie wstał. Dobra, Simonek, teraz na spokojnie puścimy cię. Na tego drona wrzu... O, nie, upadł mi. Co jest? To miał być lepszy prank. Oh my gosh. Czekajcie, dobra, cofnijmy to. Fajrut, wybudziłeś mnie znów, wiesz co za to ci grozi? Nie wiem, nara. Dobra, udało się, prank się udał. Ej, Fajrut, nie będę tym kierować pomocy. Jesus, nie, Simon. Nie, on wylatuje, wylatuje poza mapę. Zion odleciał, Simon, nie. Wracajmy zjeść trochę awokados from Mexico. Dobra, mam kolejnego pranka. W tych krzakach postawię Simonowi drabinę, jak będzie wchodzić. Co nie, tutaj w ten sposób. I wtedy się nie da otworzyć drzwi, to jest takie zbagowane. Dobra, oni tam idą, z mamą się kłóci, dobra, czekamy. Rata, mamo, dziękuję, że mnie w ogóle uratowali, bo ten nubek Fajrut nie zapadł. To dorwę, to nie wiem, co mu zrobię. Dobra. Mamo, trzymał ty z drabinach! A co z tymi drzwiami? Ej, Simon, jesteś zamknięty w drabinach, a wiesz przez kogo? O, ty Fajrnub, dobra! Ujo, ale sobie mam mi zrobić pranka pewnie, muszę być gotowy na wszystko, dobra. Dobry, proszę do najlepszej restauracji. Tak, restauracji. No tak, zapłacę panu po... Proszę pana, to nie jest restauracja! To nie w tę stronę! Proszę pana? To już tutaj, wypadł. Ej, dlaczego? No, ale słaba taksówka. Daję wam jedną gwiazdkę. Simon kazał mi się sprać. To było wszystko, to był prank Simona. A, puszczaj mnie, co ty robisz? Idzie do śmieci. Nie, zostaw mnie, puszczaj. Wpadłem. O, Simon, pomocy. O, po prostu epicko. Jestem cały brudny w śmieciach. I co, Simon, robiłeś? I co? A, Fajrmowek, a co to jest skórka banana? No masz na głowie, ale ej, ty nubeczku. Oj, zaraz się zemszczę na pranku, zobaczysz. No, czekałem na ten moment ponad pół godziny. Dobra. Dobra, lecimy. Uwaga, oni tam śpią, co nie? Simon jest ze swoją dziewczyną na tym sobie śpiącym. Jak zasnęli, zobaczcie, ale to jest słodkie. A tutaj ktoś też śpi? Dobra, lecimy. 3, 2, 1. Jestem bestią z lasu. A, Simon, uciekajmy. Amelia, uciekajmy, albo sam uciekam, ratunku. Chodźcie tu, jestem potworkiem. Się tak wystraszyli, że wbiegli na monument. Dobra, wbiegam za nimi. A, dogoni ich. Ale oni się boją. Marinette, i tak cię kochałem. Zrzuć mnie teraz, mężu, zrzuć. Oni się tak boją, jakie nubki. Marinette, pamiętaj, kochałem nie, cię. Nie, nie rób tego, przecież to prank jest. Marinette? Firebobek, ale dobra, uciekaj lepiej. Spokojnie, żyję. Dostałem, kupiłem furę za $1 000 000. Zobaczcie, to jest tak piękne. Po prostu przepiękne. Ale wiem, że Simon by chciał mi ją rozwalić, co nie? Pewnie on już szykuje pranka jakiegoś. Więc ja przygotowałem coś, co się na pewno go zdziwi, nie? Ja, więc ja mam pomysł na pranka, żeby podjechać tym autem, podmienić mu i spalić to auto, bo on jest z tektury. To zostało od na szczęście otwarte. Dobra, to mu schowam tu w krzaki. I teraz tym z tekturowym podmienię idealnie. I uwaga, palił się wszystko.
wszystko! Para, wychodzę sobie. A, kto mi spalił? Nie, nie! Co? Moje auto jest spalone? Mam nadzieję, że jak tam prank wyszedł? Pocieszę się płotkiem? Spaliłeś moje auto, Simon! Ale ja ci coś powiem. iPhone, dlaczego się śmiejesz? Czyś powinien płakać? To nie moje auto, to auto twojej dziewczyny! Co? Nie, to ty je parkowałeś! I ona tu właśnie biegnie! Simon! Gdzie jesteś? Co ty mi zrobiłeś z autem? To był prank, przepraszam, to prank był tylko. O, widzę, że przyszedłeś mnie przeprosić. No wiesz, Farut, przepraszam, co zrobiłem. To może pogódźmy się, proszę, to prezent. Był prezent dla ciebie. Dobra, odpakowuję, no. Co tam jest? To... A, czemu twarz? Twarz tortem, nieładnie, Simon. O, Farut, widzisz coś, a ma! A, jeszcze tym, o! Nic nie widzę. A czemu mi dałeś picie? Co to jest? Halo? Napij się, Farut, pij. Dobra, piję. O, muszę umyć się. O, czekaj. O Jezu, co to było? No wiesz, co tam było? Woda z tego wiadra z kałuży. Simon, jestem zombie. O, nareszcie ci do twarzy w tym kolorze. Farut, co się zmieniło? Daj się ugryźć. Zamieniłeś mnie w zombie. Najgorszy prank świata. Akademia pranków Fireouta się nie skończyła. Simon tak mi zrobił zombiaka, że się leczyłem przez ponad rok. Ale teraz mam najlepszego pranka. U mnie to się przesada. Ty, paniusiu, stoj! Jestem Simonem i się robuję! A, nie! Proszę, nie! No tak, dawaj kartę. Dobra, biorę kartę. Nagrywa się. Proszę pani, jest tu monitoring? Tak. To bardzo dobrze, dziękuję. To gdzie jest monitoring? To chyba... Jak widzi mnie kamera, to ja jestem Simon! Dobra, biegniemy na górę. Cyk, zbieramy to tu. Jestem Simonem! Tak, wcale nie Fireoutem! Bum! Okej, biorę sobie tę kaskę, cyk, uciekam. Halo, zobaczcie mi, policjanci! I cyk, i uciekamy, i cyk, jeszcze na kamerce, jakbym mógł zostać. O, tam już policja idzie, dobra, to nie. Witamy w Brookhaven News, Simon jest poszukiwany, uważajcie na niego, jest strasznym człowiekiem, okradł bank, uwaga. Nie, Fireout, co to jest, nie, to nie mogę być ja. To jesteś ty, wiesz dlaczego to jesteś ty? Przed naszym domem jest policja. Ją, idzie tu po ciebie. Ale to nie, ja nic zrobiłem. Halo, policja, Simona szukamy. Tutaj jest, proszę. Dlaczego to nie ja, Fire? Simon, to był prank. Co? Chyba przesadziłem, sorry Simon, nie! No, to ja byłem! Przestańcie, to mówię, dlaczego mój... to... Nie, co ja odwaliłem Simona do kisiawku. Jezu, trzeba jakoś stąd wydostać, ja! On jest już starym dziadkiem i... Nie, jaki to był słaby prank, serio, muszę go wydostać, to już jest na serio. O Jezu, jestem taki stary! O, wróciłeś z więzienia, siemaneczko! Wróciłem, wsadziłeś mnie tam osobiście, nie wybaczę ci tego! O no, było fajnie nawet! O Jezu, o, jestem takim starcem! Już zero pranków, nie? Fire, tak do końca, to do końca, właśnie podpaliłem ci chatę! Chyba żartujesz! O ja, sprankowałeś mnie! Ale me picko! O, chyba dostaję zawału, wiesz? Bracie, dlaczego odszedłeś? Ten prank nie miał być taki mocny. Ej, zaraz, co to za tabliczka? Noob Simon, siema Joży. O, mój krzyż. Aha, chyba serio umarłem, pomocy wezwijcie. To już nie prank. Widzowie, dzisiaj zamieniłem się w psa i podglądałem Simona. On robił totalnie dziwne rzeczy, a na koniec dowiedział się, że to ja. Więc oglądajcie ten film do końca. Ale dobra Simon, nieważne, ja pójdę teraz do łazienki. A dobra, mnie słyszy widzowie. Więc teraz tak, ja pójdę do łazienki i zmienię się w psa, uwaga. O! Jestem pieskiem, zobaczcie. I teraz mam taką komendę jak robienie kupy. Dobra, i to będzie piękne do trollowania pana Sajbobka. Dobra, podchodzę do niego, on mnie nie słyszy. Ej, o Jezu, jaki słodki piesek, co tutaj robi? A umiesz może szczegniej, czekaj, szczegniej piesek. Dobra, odpalam mikrofon. Ref, ref, ref! O mój Boże, jaki słodki! Co ty robisz, piesko ładu? Weź już tak nie kilgotaj mnie. Dobra widzowie, wyłączyłem mikrofon. Teraz zrobię coś, co będzie nieodpowiednie, uwaga. 3, 2, 1, Jasinka, co to jest? Ej, czemu jestem mokry? Co ty robisz, piesku? Nie, no tak się nie robi. On nie wie, że jestem Fireout. Dobra, wkurzyłeś mnie, wypadaj z mojego domu, wypadł już. Dobra, odpalę mikrofon, uwaga. Ref. Dobra, idziemy stąd, nie. Co to się wylewasz tutaj, widzowie, to jest przesada. Ale dobra, teraz musimy zmienić się w innego psa, bo on tego już zna. To teraz zmieniamy się, uwaga, w takiego psa. Co to jest? To wygląda naprawdę dziwnie. Dobra, teraz będziemy mogli go podglądać. O, przyszłaś, żonko. Proszę, proszę, wchodź do środka jak u siebie. Jezu, wpuść, on będzie odorować chyba Simon. Dobra, wiecie co ja zrobię? Wejdę tutaj odtąd. Dobra, i teraz użyjemy naszej komendy, żeby zrobić tutaj, uwaga. O, i klikam F.
co jest? I uwaga, drugie F. O! Jo, dobra, to wygląda tak ohydnie. Czekajcie, zrobimy cały basen. Uwaga, F. O! Co jest? Widzowie. Dobra, chodź, Jonko, na basen już. Zaraz. Co to jest? Kolejny pies? Czekajcie, włączę mikrofon. Ruff, 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 ruff. O, nie czekaj, patrzcie, ci te drzwi są zamknięte, piesku, bo bym cię wyprosił. Co ty zrobiłeś? Ruff, ruff. Dobra, chodź do środka, ja cię nauczę manier. Ruff. Okej, widzowie, wyłączyłem mikrofon i wchodzimy do środka, dobra. No, to teraz może strolujemy go na telewizorze. Dobra, to teraz, piesku, usiądź tu i pilnuj drzwi, a my idziemy z Żonką na górę na chwilkę. Po co on idzie na górę? Okej, to widzowie, może strolujemy go pod... Chodź, Żonko, ja ci tutaj pokażę moje guacamole ulubione. O ja, co tam robi? Dobra, idziemy. O, dobra, są tutaj przy szafce. O, i teraz... Raf, 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 raf. Ugryzłem go, w czułe miejsce go ugryzłem. Dobra, nie, dobra. Nie, chcę być tam. On ucieka przed nami, on już ma dosyć. Dobra, gonimy go, widzowie. O nie, dobra, wsiadam z nim. Aj, jest, wsiadę z nim. O, wyszedł. Szybko, wsiadam mu do auta. Jest, wsiadłem mu. Czemu to coś odjeżdża, są piesek, zostaw to. Uciekam, czekajcie, odpalam mikrofon. Ruff, 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 ruff. Dobra, idziemy. Ja nie mogę, co z tym psem? Jedziemy i teraz go potrącimy, uwaga. O, wykręt. O, jaki dobry piesek, wraca do mnie, wyjedzie. O nie, Simon umarł na pasach. Dobra, jeszcze raz i pyk. Jeszcze go przejdziemy, nice. To teraz poczekajmy na następny dzień, żeby go jeszcze bardziej potrolować. Okej, widzowie, teraz zmieniam się w tak zwaną krowę. Wow, ale to epicko wygląda. I teraz patrzcie, będę stać mu do podwórku i zobaczymy jego reakcję. Ej, Żonko, słyszysz jakieś bucenie? My. Co tu robi krowa? My. Nie, no nie, ja nie wytrzymałem, co to robi, dobra, do tego pasunu, o masz! Dobra, widzowie, atakuję go dobra, teraz. Dobra, to teraz zabawimy się inaczej. Co, ma rewolwer? Czekajcie, włączę mikrofon. Ej, nie, no nie mogę tego zrobić, nie, jest zbyt słodka. Ale sorry, muszę zrobić, a masz! Dobra, nawalamy go! On upadł, widzowie. Co to za pyk był? Dobra, nawalamy i teraz dżenę. I uwaga, wielka kupa. Co jest? Rozciąłem na pół. Uwaga, wielka kupa do basenu. 3, 2, 1, klikam K. Mega kupa krowie. Teraz Simona. Uwaga, klikamy. Piękne, zobaczcie, widzowie. On leży, kurczę, w basenie. Niesamowite. Okej, widzowie, teraz widzę ich gdzieś na kolacji. Oni coś robią i... Wiesz co, Jenna w sobie bardzo ci lubi. Wiesz co, może powciągamy spaghetti. Co? On jest na randce chyba. Jaki oder. Widzowie, napiszcie Simon to oder w komentarzu. Ale czekajcie, co on tam robi jeszcze? Zobaczmy. Wiesz co, no ogólnie lubię w tobie te twoje oczy, te co? Twoje włosy. Co? Te dwie lalki, co masz na jakichś rękach. Co on mówi w ogóle? On jest jakiś naprawdę poprawny. Dobra, to teraz tak, poczekamy chwilę. Wiesz co, Jenna, poczekaj, ja muszę wyjść na toalet, okej? Okay? O, zaraz, ty też idziesz, dobra, to idę do damskiej, ty do męskiej. Co, Simon? Dobra, widzowie, to szybko lecimy. Dobra, widzowie, teraz mam bardzo głupi pomysł, niestety muszę go wykonać, czyli kupa do obiadu. Dobra, 3, 2, 1. Ha? Pyk! O, ty są breśne! Dobra, uciekamy stąd i zobaczymy, czy oni to zjedzą. Uwaga. Czekajcie, czyli skoro oni jedzą kupę, to znaczy są fanami Skibidi Toilet? O, o, wracają. Powiem ci, że na ogólnie była taka kolejka, że jestem taki głodny. No, nie, on to je. Czyli chyba jakiś sosik czekoladowy zaraz. Czemu to smakuje? O, ja zjadł ten sosik i myślę, a to była kupa. Czekajcie, dotknę go. A, sam z krową mnie, dobra, uciekamy, widzowie. Nie, no to znowu ta krowa, dobra, chodź tu, wracaj. Muszę cię wydoić! O nie, on chce mnie wydoić! Uwaga, odpalam mikrofon. Okej, teraz widzowie będą udawać, że Simon mnie nie widzi, co nie? A on tutaj mnie podgląda, on chyba chce mnie zastrzelić. Ale teraz patrzcie, udaję, że sobie piję mleko. Na. Dobra, w końcu się udało, mam go, złapałem go w końcu. Na, uciekamy! O, dobra, nie, widzowie. Nie, no co teraz to znowu ma być? Za tym czymś zmieni się w ptaka, uwaga. Wow! I lecimy, wow! Na. Dobra, już ci mam, zaraz, co? Gdzie on uciekł, co? Przecież był tu! Dobra, odpalam mikrofon. Nie, no, ćwierkanie. O, ptak tu jest coś! Dawaj go tu po prostu! On mnie złapi, a patrzcie teraz na to, widzowie. Mogę go złapać podczas kliknięciu P. Uwaga. O! Udało się! Ej, dobra, działa! Ej, on nie złapał pomocy, on legł w wysokości! Ej, dobra, gdzie go postawić, widzowie? Może damy go tutaj? O, na to drzewko, tak, to będzie. Albo tu, jeszcze na wyższe! Co to za ptaszysko? I jeszcze wyżej, i jeszcze! I mamy go na samym czubeczku. I teraz zostawiamy go w tym miejscu. Hop, i jest, mamy go! Ej, no nie, no hale, no ptaszyska, jak mam sobie pomocy, oblek wysokości?
Spróbujemy go zrzucić. Nie, co ty robisz? Ej, ptaszysko! O, ja jakoś otrzymuję. Dobra, dawaj, jeszcze kawałek. Nie, nie ptaszysko, co ty robisz? Za nazywanie mnie ptaszyskiem. Dobra, epickie to jest. Dobra, trollowanie sobie bobka jest epickie. Okej, teraz czas troszeczkę upostukać domek. Cyk, 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 cyk. I pół! Ma po oknie! Teraz uważamy mu drzwi! Wow! Piękne to jest po prostu. Okej, widzowie, teraz czas na coś bardzo, bardzo ciekawego. Uwaga! Zmieniamy się! Jestem świniakiem! To jest piękne po prostu. Dobra, i teraz widzowie, podchodzimy tutaj. Co tu robić, że daje Simon na kiblu? O nie, ona wychodzi, dobra, schowam się. Jestem niewidzialną krową. Okej. I teraz biegam do Simona, uwaga. Dobra, odpalam. Co ty robisz, świniak? Co to ten dźwięk wydaje? Co to jest? Oj, no świnku, proszę, zostaw mnie, mam serio dość. No, ale my go rozwalamy, to jest piękne po prostu, widzowie. Dobra, chodźcie ten świneczko, to już koniec, pokryję cię na plasteczki. Co, on jest jakiś poprany, on ma nóż. Jezu, on chce mnie pochwalić te plasteczki z cienki. Co to jest za jakieś, nie wiem, papik czy co? Ej, zostaw mnie. Nie, jak ja mam uciec? Dobra, czekajcie, widzowie, muszę się zmienić w kolejnego moba, inaczej umrę. Uwaga, zmieniony jestem. Odpala mikrofon, uwaga, Oj, to jednak pomyliłem kogoś, papa. Ej, dobra, rozwalamy go, lecimy po Simopka. Ej, ale dobra, zostawmy go na razie. Ale przynajmniej się wystraszył. Więc teraz mam plan. Uwaga, zmieniamy się w szczura. Wow! I to najlepsza zmiana, jaką mam w życiu, ponieważ teraz będziemy mogli podglądać Simopka i panią Jenę. Okej, jestem tutaj, stanę. O, mnie nie widzi, po prostu jestem tak mały, że jestem niewidoczny. No, wiesz co? Jenna zrobiło się, wiesz, całkiem romantycznie. Wiesz co, no może chciałbyś wspólnie pooglądać Skibidi Toilet, ja załączę. Co, on jest jakimś romantykiem w ogóle, on chce z nią Skibidi Toilet oglądać. Jezu, przecież to jest zbyt romantyczne. Trzeba to troszeczkę popsuć. Uwaga, gryzę go, pyk. Aj, co jest, chaos. O, wywalił się na nią. Co jest? Jenna jest w szoku, ona chce wyjść z tego domu. Ona gdzieś ucieka w ogóle. A, idzie na górę, okej. Okay. No poczekaj, Jenna, ja ci wytłumaczę wszystko. On ją próbuje przeprosić. Dobra, nice. Idziemy na górę i teraz go strolujemy jeszcze bardziej. Jako pan szczurek. Uwaga, gdzie oni są? O, tu są. Co jest? No po prostu coś mnie zaświeciło. Dobra, chodźmy spać już. Oni idą spać, dobra, to teraz jest czas. O nie, jeszcze Jenna, dobra. Teraz jest czas, żeby wejść pod łóżko. O, jakoś tutaj, tędy. Hop, okej. I zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tutaj nad nami oni sobie po prostu śpią i nie wiedzą o niczym, co mogę zrobić tutaj na dole. A ja mogę zrobić dużo złego. Okej, czas wyrzucić TNT i zobaczcie, co się stanie z nimi. To nie był normalny sen. Ale czekajcie, jeszcze mam kolejny prank. Wiesz co, może to jakiś haker był, Jenna, wracajmy. Okej, oni wrócili i teraz patrzcie, mam plan. Uwaga, teraz strzelamy niedźwiedziem. Pow i pow. I patrzcie, co się tam dzieje. Jenna, pogrzało cię, co to jest? Flaga USA, na. Dobrze go strollowaliśmy. Ej, co jest, ja umarłem w ogóle. O nie, żeby mnie zobaczyli. Zaraz, Jenna, co jest twoim skinem, ty serio? Boś chłopaki cały czas. A to był ten jakiś gość, co udało dziewczynę, ale niezłe. Ej, dobra, teraz go struluję. Nie, zaraz, czemu ten, czekaj, niedźwiedź miał czy mu czy buczy? Czekajcie. To jest bardzo podobny ten nosy, którą znam. Też udaje krowę. Czekajcie, co, ej, co on powie? Ej, dobra, on chyba myśli, że to ja, dobra. Ostateczna forma, musimy się w to zmienić, inaczej on się dowie, że to my. Uwaga. Niedźwiedź Godzilla. Co to jest za tyranozaur? Zobaczcie, jak ja wyglądam, gonię go. Na. Przestań, ty dupku, no proszę, dupłakam. On się wywalił gdzieś w kosmos. Dobra, widzicie co, widzowie? Czas skończyć tego pranka i pokazać Simonowi, kim naprawdę jestem. Simon, słyszysz mnie? Nie, znowu ten tyranozaur. Ty gadasz? Simon, to ja, Fairout. On się chyba gotuje, widzowie. O mój Boże. O nie, on jest czerwony aż. Jezu, zaraz chyba powiem przekleństwo. Nie, słyszycie ten dźwięk? To jest jego oddychanie. O Jezu.
Bomba się ładuje! Ty mały kto! Simoneczku, zapiłeś już pasy? Oczywiście, że nie zapiłem, tatusiu, bo jesteśmy bogaci! Simoneczku, zobacz jak mamy Lamborghini! Ogólnie jesteśmy rodziną, która zarobiła dużo kasy, dla tych, co nie wiedzą. Bo my zainwestowaliśmy w Bitcoina, tak! 10 lat temu! O, i teraz mamy bardzo dużą willę. Chodź na górę, Simonek. Ale pokój! O, ty zobacz! Ale kozacko, racja! Ej, ja ten domek kupiłem za 100 tysięcy! O, mamy nawet... O, shower? Nie patrz się na mnie, Simonku! Czekaj, Simonku, musisz się wykąpać, ty jesteś jeszcze za mały na kąpiel. Proszę. O, tak się wykąpać! Nie rzucaj kasą, bo to jest bardzo nieszacunek. Chodź, nakarmię cię mleczkiem. Pijesz, proszę, pijesz? Pijesz, Simonku? A czy to jest mleczko z dodatkiem złota? Nie, to jest zwykłe mleczko, Simonku. Ej, to nie piję takiego! Ej, ale ty nie wybrzywaj tutaj, coś ci odbiło od kaski. No dobra, ale mój synek naprawdę ma fajne życie. O, kupiłem ci małpkę, Simonek, proszę. Czas na spanie, rozumiesz? Ty jesteś za młody na takie chodzenie po nocach, rozumiesz? Ale tu się chcę być dorosły też. Nie możesz, bo... tak. Ach, mój baby Simonek sobie śpi, wiecie? Tutaj on... O, dobra, nie budźmy go, cicho. To ja sobie może pójdę grilla zrobić. Skoro ja jestem tatą, to mogę, nie? Ja nie muszę spać o tych godzinach. Dobra, niech się tutaj piecze pyszne. Do 500. O, a jest sąsiad. To jest. Co my mamy za sąsiadów? Chyba ktoś nas widzi. O nie. Tu go zniszczymy. Co? Słyszycie to? Ej, co oni robią z tym domem? Nie odwala. Jak oni to zrobili? To są jakieś duchy, czy co to jest? To jest możliwe w Brookhaven w ogóle? O nie, to wyglądało jakby to były duchy. Halloween było. A, wszystko spaliłem, dobra! Wywalone w te duchy, ja muszę naprawić grilla! Kończ. Dobra, wyjmuję to stąd. Ja ci kręcę. Ach, dobra, może ja też się pójdę przespać, bo jakieś zwidy mam. Niemożliwe, że ten dom jest tak zakryty. Tylko drzemka się przydała, chyba już nie jest dom zakryty. No nie, no on jest dalej zakryty, co to ma być? Możliwe, to jest Brookhaven, po prostu niemożliwe. Ej, coś dzwoni do drzwi. Okej, to może pizza, może, chociaż nie zamawiałem nic. O nie, nie, to są sąsiedzi. Czemu oni jak duchy wyglądają, co to jest? Halo, przepraszam, kim wy jesteście? Otwieraj. Czemu mam wam niby otworzyć? Tu was, to nie chcę was tu widzieć, to jest mój dom. Sami tam wyjdziemy. Zadzwonię na policję. Nie, co oni dobrze robią? Oni wbijają się do drzwi. Dobra. Simonek, chodź tu! Zobacz ich, Simonek, chodź! Co? Chodź, Simonek, musisz to zobaczyć, co tam stoi na dole. Chodź, dawaj. Nie. Wstałem. Chodź, powiedz, czy ty też to widzisz, chodź. Gdzie oni są? Halo? Nie. Simonek, nie, poszli sobie. Co? Oj, ze schodów. A po co ty mnie tato budziłeś? Przecież tu nikt nie stoi. No, ale stali przed chwilą. Jezu, tu były duchy, przysięgam na 100%. No. Nie są, idę spać, tato, znowu. No, ale ja je widziałem, no. Dobra, ja do nich wejdę i się spytam, o co chodzi. Ja jestem odważny. Mam misia, tak? On mnie uratuje. No dobra, idę tam. Dobra, przechodzę. Dzwonię do nich, otwierać te drzwi. Halo, chcę się dowiedzieć, o co chodzi. O Jezu, to jest jakiś horror dosłownie. Czy ten garaż był otwarty od początku? Od początku? To on się otworzył dopiero jak zacząłem dzwonić. Dobra, nie wiem, wejdę te... Nie, halo, nie, co jest, nie, zamknęli mi garaż. O nie, co to ma być? Dobra, wchodzę do środka. Czy to było specjalne? Czemu ten dom jest cały w płachtach? Czyżby ktoś się bawił, halo? Co to jest? To jest jeden z duchów, o nie duchy? Porwiemy Simonka. Co wy gadacie w ogóle? Kim wy jesteście? Daję ci 5 sekund na wyjście i wiedz, że dzisiaj nie będziesz miał już Simonka. Nie. Albo się przeprowadźcie. Nie, ale jak to Simonka? O co chodzi? Ciemno się zrobiło na dworze. Nie, no dobra, to jest coraz dziwniejsze się staje. Czemu oni powiedzieli, że Simonka? To są chyba ci kłamcy, nie? Mam nadzieję, bo ten tu się trochę czuję, jakbym był w horrorze. Nie, to raczej kłamcy. Simonek, znowu nie zakręciłeś prysznica! O Jezu. Dzisiaj nasz ulubiony serialek! Kuroka obejrzymy! O tak, Kuroka, czy coś tam? Wiesz co, ja muszę wyciągnąć kaskę, bo musimy donaty wysłać temu. O, jest, dobra, mam na donaty. Dobra, ale Simonek, wiesz co jest najlepsze w tym, że dzisiaj jest serial? Że dzisiaj jest eliminacja do Co ty oglądasz? Simonek, czy ty wyglądasz? To reklama pieska tylko. Egze mamy na komputerze. Co ty pobierałeś Minecrafta premium za friko? Naprawdę. Co ty widziałeś? Jaki nubek. O, sorry synku, że się tak nazywam, ale zainstalowałeś tam wirusa doga Egze, no. A, no dobra. Chodź na dół, idź już włącz telewizor, a ja szybko coś przygotuję nam do jedzenia. A, gdzie jest kuchnia? A, na dole, dobra. Bek, już odpalam na Brookhaven TV. Tatusiu, pomocy! Co jest? Simonek, nie krzycz tam, weź, bo tutaj jest... O, ja, super bracz! Nie no, co on krzyczy, no? A, pewnie znowu wpadł do kibelka. Dobra. Simonek? Simonek? Halo!
Gdzie ty jesteś? Halo? Jak gdzie on poszedł sobie? Tu pewnie jest. Nie. Gdzie jest Simonek? Simonek, gdzie ty jesteś? Na balkonie? Czy on mógł wyskoczyć przez... Co to jest? Duchy? Ej, czy tam był Simon? Nie, tam nie... Jakieś duchy tam... Ej, co jeżeli... o nie, wszystko się łączy. Co jeżeli sąsiedzi byli w domu? Tak jakby... Widziałem ich chyba... Zaraz, dobra, je, wsiadam w mojej Lamborghini. Jedziemy za nimi. Simonek, spokojnie, uratuję cię. Dobra, jedziemy. Kurczę, tylko gdzie oni pojechali, szybko. Simonek, daj jakiś znak, proszę. Na swoim iPhone'iku, proszę, daj znak. O, tam stoją, na wsi. Mogę dokończyć, właśnie. Co tam się dzieje w ogóle? O nie, oni tam stoją, te duchy. Dobra, pojadę, że niby ich nie widziałem. Dobra, jestem przy tym czymś. Ja się trochę boję, dzień się zrobił, dobra, to jest dobrze bardzo. Dzwonię na policję, to jest najlepszy pomysł w tym momencie, żeby zadzwonić na policję. Tylko mam nadzieję, że mi uwierzą. Dobra, dzwonię, tyk. Halo, policja, dzień dobry. Tak, proszę przyjechać szybko do stajni, proszę, mój synek jest porwany. Mega ważne, dobra, dziękuję bardzo. Dobra, mało policji jest na Brookhaven, więc jeżeli ktoś by chciał, to piszcie komentarze. Dobra, ja sprawdzę, czy tutaj oni są. Stoją tam na górze, co oni robią Simonkowi? Teraz będziesz jak my. O nie, oni go zmieniają w ducha. Oh no, Simonek. Dobra, czekajcie, spróbuję się jakoś... Simonek! O nie, dobra, on mnie nie słyszy. Ale ja chcę być taki jak mój tatuś, ja chcę do tatusia. Spokojnie, Simonek, wyciągniemy cię stamtąd. Już za późno. Oh no. Dobra, policja później. O, jedzie policja, tak, jest, dobra, uratujemy się, Simon, spokojnie. O nie, czy on mnie widział? No. Dobra, zwijamy się. Nie, stój się, stop, nie bierzcie go. Co ty? Stop, halo, policja. O nie, wsiadam do judowana. Szybko, wsiadajcie. Nie, halo. Policja, zatrzymać ich, proszę. Policja. Nie, co się dzieje? O nie, Simonek, przynajmniej teraz jesteśmy razem porwani, a nie osobno. Złapie was policja, dobrze, policja. No nie, o nie, zgubimy ich, nie, błagam, policja. Uciekujmy im, nie. A ty się nie odzywaj. O, dobra, ja się nie odzywam. Co ty w ogóle gadasz, ty jesteś duchem. O nie, no i zwiali im. Pierwszy raz się nie cieszę, jak uciekliśmy policji. Wiecie, państwo duchowie, Simonek, ty tam jesteś, ty użyjesz jeszcze? Tak, oni chcą mi coś zrobić. Spokojnie, jestem tutaj z tobą, synku. O nie, gdzie my wjeżdżamy? No nie. Dobra, no wysiadamy, szybko. O, ale co wy chcecie mi zrobić? Co to jest za dom, ale ohydny, lol. Nie, ale wy tu zostajecie. Jak to zostajemy? Chyba cię coś boli, ja tu nie będę zostawać. Zostajecie i się nie ruszacie. Albo co? W sumie to co wy nam zrobicie? Tylko wyglądacie strasznie. Albo co? Simonek, oni mają się kiedy. Jak dobra. Wyglądamy? Fajnie wyglądacie, jesteście cool, tak. Nowy krzyk mody, no. Młotek, czy ty chcesz nas pójść młotkiem? Naprawdę? Zrób coś. Dobra, Simonek, chodź, usiądźmy po prostu. Nie dawaj się. Ej, Simon, zobacz, co jest w tym domu, dziura. Teraz tatuś, bo się patrzy ten duch. Nie teraz? Dobra, ale jak coś, to możemy uciekać. Co się gapisz, no? Muszę. Nie musisz? Muszę. Ej, a zobacz, tam ptaszek leci, wiesz? Co? Simon, dawaj, szybko, dawaj. Jaki nubek. Ej, jesteście. Dawaj, uciekaj, ona nie ma pistoletu. Dawaj, szybko i teraz połóż się. 3, 2, dobra, do siana, zwieliśmy. O nie, ten wcześniejszy przyjechał. Dobra, siedź tu, Simonek, nie martw się, nie znajdą nas tu. Ty, gdzie oni są? O. Nie wiem, uciekli. Skupiłeś ich znowu. Którzy to już w tym sezonie? Jesteś tam gdzieś w środku? No to się nie mogę, tu żyć leżeć. Oni powiedzieli, że chcą nas szukać. Oni nas szukają. O, chowaj się. Coś nie. Słyszę. O nie, oni mnie widzą. Ja coś czuję. Widzę jego głowę. Nie. Nie widzicie mnie, nie. A, Simonek, ratuj, zobaczyli mnie. Ale ja coś mam pomysł, czekaj. Jaki pomysł? Tatuś, daj się złapać, uratuję cię. Daj się złapać, dobra, idę. Czego wy od nas chcecie, głupie duchy? No dobra, wsiadać. Co to jest w ogóle? Simonek, no. Przynajmniej Simonka nie porwali. Czyli to już jest mój koniec. Jakieś głupie duchy mnie zabiją i to koniec serii z Brookhaven, tak? Żaden duch nie... Co jest? Simon, co jest? Czym ty robisz? A, on je wciąga odkurzacem? Co jest? Simon, co ty odwalasz? Dobra, czekaj, pomogę ci. Wciągnąłem ich, tatusiu. Wciągnąłeś ich odkurzaczem? Tutaj są w środku. Wiesz, że to wygląda jakby... Czekaj, to teraz nasz odkurzacz jest duchowy? Tak, musisz dodatkowo paczek szybko sprzątać. Ale kozacko, dobra. Ach, zobaczcie, co u mojej córeczki w pokoju. Co ona miała tutaj na tym, na szafce? Nigdy nic nie zostawia. Dzisiaj w nocy wymknę się z domu do moich kolegów zbuntowanych. Co? Dobra, nie, moja córka zostaje zawsze z szóstki, siódemki w szkole. Jakie cudem takie coś tu było? Nie, dobra, to na pewno jest jakieś... Która szkolna, gdzie pewnie ucieka dziewczynka, nie wiem. Mam nadzieję, że to nie moja córka. Córeczko! Tatu,
Siusiu, dostałam szóstkę! Dobrze, Simonkowa, fajnie. Dobra, córeczko, to co, piątek i oglądamy? Chomiki rządzą 4, chodź, zaraz będzie. Córeczko, możesz? No wiesz, mamusiu, nie mogę, ja muszę się uczyć w swoim pokoju, ale pod żadnym pozorem mi tam nie wchodź. Pod żadnym pozorem mam nie wchodzić mojej córeczce do... dobra, coś mi tutaj nie gra z Simonkową. Ale dobra, pooglądam sobie telewizję, o. Hej, kiedy się spotykamy? No, dzisiaj w nocy wymknę się mojemu tatusiowi. To dobrze, ale dalej jesteś zbuntowana i będziesz z nami zbuntowana. No pewnie, ekipa zawsze forever razem. No to prawidłowo, widzimy się jutro. Hej, zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, zanim otworzę sekret. Wow! O, co jest w boisku, jest takie coś? Dobra, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jeżeli chcielibyście, żeby coś takiego było w Brookhaven. No i zapraszam was do odcinka. Dzisiaj moja córeczka bardzo była zbuntowana i Simonkowa mega się zbuntowała i trafiła do więzienia. I wbijaj na fineroad.pl, bo tam jest Panda Junior, który siedzi tutaj, tylko maskotka. No i jeszcze koszulki i bluzy, bardzo fajne, zapraszam, link w opisie. Ale dzisiaj rysunki zrobimy. O Jezu, ta córeczka będzie zbuntowana jak my. Dawaj, szybko, szybko, szybko. Jezu, zrobiłem tu wielkiego Among Usa Sasa. Ale kozak, będzie beka. Stary, ale ten mem jest mega cringe'owy. Co ty zrobiłeś? Ej, no będzie beka, zobaczysz. Dobra, jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Rozwalamy to auto, nie wiem, kto to zaparkował. No, chyba ma nie fajny dzień dzisiaj. Kaboom! To w sumie jest mega zbuntowane. Jeszcze piłeczką, piłeczka. Ej, czy ja słyszałem jakieś zbicie kubka? Już powinni tu być. Ty, Pajonkowa, wychodzisz? No pewnie, tylko się przebiorę. Szybciej, bo twój tatuś zauważy. O jest, dobra, sprawdzę kamery, bo nie chcę mi się wstawać. No tu nic nie ma, jak zawsze. Zoskamowane, zawsze tu nic nie ma. Dobra, tu też nic nie ma. Tu ja jestem. No nic nie ma, zobaczcie. Co to wyskoczyło tam? Halo! Ej, czemu oni są na mojej posesji? Co to ma być? To są włamywacze? Simonkowa? Co? Czekaj, nie! Simonkowa tam jest! Ej, jak ty, idę tam! Stójcie! Super, uciekli mi. Co? Czemu tam Simonkowa pojechała? Czyżby Simonkowa mnie obrabowała? Nie, dobra, to głupie. Coś innego tu musiało się stać. Dobra, wiesz co? Wyglądasz trochę za mało zbuntowanie. Masz niby to czarną koszulkę, a to jest słabe, wiesz? Zmień włosy na czarne, dobra? No, ale ja wolę blond. Dobra, to robimy różowe. No, i teraz wyglądasz przyzwoicie, okej. No to co, chłopaki, wbijamy? No pewnie, wbijamy, let's go, let's go, let's go! Rozwalimy tą stołówkę, żeby wszystko tutaj padło. Rozwalamy szkołę, nienawidzę szkoły. Ale chłopaki, ja nie wiem, co jest naprawdę dobre, lubię szkołę. Dobra, jeszcze przed pracą muszę sprawdzić wezwanie od dyrektora, bo dostałem podobno. Czemu wszyscy się śmieją? To jest ten tata, jej! O Jezu, ale będzie mieć przerąbane. O co chodzi? Co to jest z tą stołówką? Kto to tak rozwalił? Jezu. To pana córka jest zbuntowana. O, przyszedł pan. Proszę pana, mamy nagranie z monitoringu, jak pana córka niszczy naszą restaurację. Moja córka nigdy by tego nie zrobiła. Ona ma same szóstki. Wczoraj z kimś wyszła w nocy. No, musi pan za to zapłacić odszkodowanie. A ile wyjdzie? W sumie to 10 tysięcy dolarów, plus jeszcze pana córka trafiła do więzienia. Jak to do więzienia? O co chodzi? Ona ma z... No nie, 10 tysięcy, co ona narobiła? Dobra, bobasy, nie śmiejcie się już, bo... Halo, halo, policja, halo! Dzień dobry, proszę pana, pana córka, tak? Aha, co ona zrobiła? Co ona najlepszego zrobiła? Najgorsze jest to, że zrobiła bardzo dużo rzeczy, ale nie będę panu lepiej mówić teraz. Proszę do niej pójść. Dobrze, dobrze, dobrze. Córeczko, 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 tutaj? Tutaj nie ma. Córeczko, córeczko, tutaj? Tutaj nikogo nie ma. Proszę pana, wie pan, gdzie jest moja córka? No tu jest ten tatuś, nie pamiętasz? Chyba nie, no chyba nie. Co to jest? Co to jest za ubiór? Co to są za chłopcy? Kto to jest? My jesteśmy zbuntowani chłopcy. I my mówimy, że ty jesteś boomerem. Ej, czemu się ze mnie śmiejecie? Co? Ha, what a boomer, tata cringe. Jak to ja cringe, no synku. Za ile moja córka może wyjść? Teoretycznie to może pan już ją zabrać. O Jezu, dobrze, ale tych chłopaków proszę nie wypuszczać, oni są źli. Ich pan też musi zabrać. No nie, muszę ich zabrać. Dobra, chodźcie, raz, dwa. Tylko nie odwalać głupot. Dobra, chłopaki, idziemy rabować ten dom. No, ale nie, ja mam lepszy pomysł. Spalmy go. Jaki to ma w ogóle sens, spalanie go? Nie wiem.
wiem. Idziemy go spalić. Dobra, podpaliłem go, możemy wychodzić. Ej, czekaj, wszędzie jest ogon, nie wyjdziemy stąd, pomocy, halo! A, pomocy! Oni nas zniszczą! Tatuś, już nie jesteś boomerem, pomocy! Barabum, biri, bam, bam, bam. O ja, ale się tu pali dom, co tu się odwala? Dobra, poglądam to. Dobra, ktoś tam był w środku, wyciągajcie ich! O, wychodzą, wychodzą! A tu my spaliliśmy ten dom! Chodźcie, chłopaki, dobra robota, jesteśmy się dumni! Moja córka? Córko, wracaj tu! Co ty powiedziałaś? Spaliłaś ten dom? Dobra, wracaj, 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 wracaj! Mam ją! Czemu to zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? No, spaliłam ten dom, bo ma, żeby o my ery! Ty się coś, nie wiem, w główce poprzewracało, chyba się buntujesz powoli. Dobra, wiesz co? Cyry Inge. Cringe, o nie. Córeczko, to co ty odwalasz jest po prostu nienormalne. Nawet nie ogarnęłaś przez to zbuntowanie, że kupiłem nowy dom, wprowadziliśmy się do bloku, jak ci się podoba? Ten był lepszy, to jest cringe i boomer. Zawsze tak mówisz. Ale ja daję ci karę, wiesz? Karę? Karę, tak, karę. Jesteś uziemiona, rozumiesz, córko? Tutaj masz siedzieć, w łazience, przez całe 24 na dobę, rozumiesz? Bez komputera, bez TikToka. Nie, 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 tato, ale bez TikToka nie wolno, wypuszczam się stąd, nie. Nie, jesteś uziemiona, muszę być stanowczym tatą. Halo, proszę pana, dzień dobry. Zauważyliśmy ostatnio pożar obok pana domu i zobaczyliśmy pana córkę. Coś w tym wspólnego? W sumie to... Czekaj, cię spytam się, dobra? Sekunda. Córeczko! Panowie z policji przyszli, mamy przerąbane, co mamy teraz zrobić? Tato, wybuch mnie, to coś zrobię! Dobra, dobra, chodź córeczko, ale masz jakiś pomysł? Nie wiem. No pewnie, usiądź na komputerze. Dobra, to proszę usiądź, nie wiem dlaczego ty nas wykaraskasz w tej sytuacji. Jeszcze chwila, panowie, zaraz się dowiem szczegółów. Szybko, córeczko, co ty robisz, co ty przyglądasz? Dobrze, to już właśnie kupiłam sobie Robux za twoje pieniądze z konta. Ej, no ale miałeś... O, dobra, to już jest dosyć. Moja córka jest taka zbuntowana. Użyłaś mi to potężnie, dobra. Ona to wszystko zrobiła. Macie rację, to powinna dostać karę. I musimy panu zabrać dom, bo to odkupi odszkodowanie. Nie. Nie, czyli będziemy bezdomni? Córeczko, trafiliśmy przez ciebie do shelter. A wiesz, kto tu przychodzi? Tylko bezdomni, bo my nie mamy domu, ale dobra. Tu nie jest tak najgorzej, znaczy bolą, o, plecy mnie bolą. Nie chcę tu mieszkać już. Córeczko, wiesz co, widziałem inny dom, który może nam tutaj zapewnić mieszkanie. Chodź za... A, to mi się podoba, chcę zostać. Nie, idziemy, chodź, znajdziemy coś lepszego. Córeczko, zobacz, znalazłem nam nowy dom. Zobacz, tutaj jest kozacko. Tu niby każdy może mieszkać, ale nikt nie przychodzi. No po prostu to jest jeszcze siłownia, telewizor. Czuj się jak w domu, moja córeczko. O, jak oceniasz miejsce? Tatusia, to nie tak, że tam jest pistolet i trochę niebezpiecznie. Dobra, dobra, nieważne, przecież ty... dobra, myślałem, że ci się spodoba, bo tu... Ej, słyszysz to na dole? Może kanalizacja się zepsuła, dobra, czekaj. O, musisz się przepchać, tatusiu. Byłem przed chwilą w toalecie, to może moja wina. O Jezu, ta kanalizacja jest jakaś duża. Co, dalej wybucha? Dalej chyba. Dobra, zejdę może niżej. Naprawię to, spokojnie, córeczko. Czy... co ja tam widziałem? Czy tam są bulerzy? O nie, 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 nie. Zadzamy tą kanalizację, niedługo w Brookhaven nie będzie wody. Ej, ty widzisz go? Ej, zobacz za siebie. O nie, nie, a pomocy, a gonią mnie, gonią mnie. O nie, góra, 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 nie mogą mnie zobaczyć. Dobra, tedy. O, pobiegli na górę, dobra. Jest, teraz biegnę tedy. Okej, uciekłem, zwijałem im. Córeczko, córeczko, musimy się zwijać z tego miejsca. Tu są źli ludzie, gdzie jesteś, córeczko? O nie. Gonimy go! O nie, wywalił się, dobra! Wykopuję go tam, a masz! Wpadaj tam, dobra, drugi. O, robię go, okej, okay. Cyk, wpakuję go tam. I hop, dobra, cyk, zamknięci. Wypuść nas. O nie, nie będzie wypuszczania. Córeczko, udało się! Ach, nie musimy się stąd jednak wynosić, oni są w więzieniu. O, córeczko, wiesz, że zamknę twoich kolegów złych w więzieniu? Ale jak to moich kolegów, przecież ich uwielbiam. Nie możesz się z nimi zadawać, oni są źli, mają na siebie zły wpływ, zobacz. Zobacz, jakie nubki. O, zobacz, fajnie? Tak, fajnie, tylko tatusiu, mógłbyś iść sobie na chwilkę, bo muszę im coś powiedzieć. Dobra. Dobra, chłopaki, otwieram wam i uciekamy. Dobrze, bardzo dobrze, za to cię lubimy. Ucieknijmy ściekami, co ty na to? Uwaga, nagłe newsy Brookhaven News. Pewna dziewczynka o wieku 5 lat i jej koledzy obrabowali bank. Tak, próbują właśnie w tym momencie obrabować bank, jest to mega straszna sytuacja. O, współczuję temu tacie, naprawdę. Rodzina mojej dziewczyny ukrywała mega straszny sekret. Oglądajcie ten odcinek. Para papa. Kto tu stoi? Please, Robuxy.
O nie, ktoś chce Robuxy, dobra! Dzień dobry, dlaczego chce pan Robuxy ode mnie? Chłopcze, jestem taki biedny, nie mam pieniędzy, nic, proszę, daj Robuxa, dam ci szczęście za to. Jakie szczęście? A, szczęśliwe trafy, ja jestem innym bezdomnym. Dobra, weź ode mnie worek i nie dawaj mi szczęścia, proszę. Co? Serio mi chcesz dać worek? Dziękuję! Proszę, weź to, to moje ostatnie oszczędności, ale... To ja spadam do mojego Lambo, nara! O nie, co? Czy on ma Lamborghini? No nie! Ja, no jest super, kolejny raz czuję się oszukany. Super, jeszcze jestem głodny do tego. Czekajcie, czy ja... Kanapka leżała na podłodze! Ej, to było to pierwsze szczęście! Od razu po zrobieniu się głodnym mam kanapkę. Ach, zjem sobie. Fuj, co to było? Czy tam było czyjeś oko? A, dobra, super. O, fuj, o. Au, co jest? Chciał mnie ktoś, au! A, no i kanapka mi wypadła. O Jezu, przepraszam cię, przepraszam cię. O Jezu, zrzuciłaś mi kanapkę, no. To chodźmy razem na kanapkę, co ty na to? No spoko, w sumie mogę iść na kanapkę. Poznasz ich, oni są spoko, wiesz. No dobra, ale... Ach, dobra, zobaczmy. Jezu, stresuję się trochę. Halo, dzień dobry? O, dzień dobry, dzień dobry. Kto to jest? Kto sobie znalazłaś? I mam dla was kwiatki, proszę, to o, dla was. Dziękuję. Spoko, fajne okularki, pani tato. No, to co, możesz pani iść do nas, chodź. Tak, spoko. Pani, wiem, że to głupio, że się pytam, a kiedy będzie jedzenie, bo ja jestem głodny. Zjadłbym, kwiatki? Gotujemy obiadek, jak ty się zapoznasz z bratem, dobra? No dobra, spoko, zapoznam się z nim. Z czego będziecie robić obiad? Czy tam wi... Nie, czy tam... Dobra, zapoznam się z tym bratem, może będzie spoko. O, ale luzak to jest, siema! Ej, powiemy się, siemka, siemka. Ile masz lat, 10? Czemu taki... co ty robisz, halo? A, nie wskakuj mi na głowę! Zostaw mnie! No dobra, ale pobawisz się chociaż moją małpką ze mną. Spoko, tylko pójdę zjeść kolację, dobra, najpierw. Dlaczego on się zaśmiał? Dobra, to jest mega dziwne, nie wiem. Ta rodzina trochę jest jak z horroru, ja chyba chcę stąd spadać, wiecie? Ło, jakie pyszności pani zrobiła, dziękuję za to, naprawdę! Jest to mój specjał, kurczak w sosie szczurowym. Kurczak w sosie szczurowym? O, czekaj. Szczurowym? A, fuj, ej, to jest szczur pod naszym, co jest, czemu mnóstwo? Objadłam cię! Nie, to nie, co jest? To jest, ja stąd spadał chyba, wiecie? Ta rodzina jest mega dziwna. Zostałem sam z tą rodziną, nie? Dobra, wstanę se, dobra, pójdę się do toalety, wiecie? Dobra, muszę się załatwić, tak? Dobra, ząbki umyte są przynajmniej, idę jeszcze na kibelek, ale teraz nie pa... co? Gdzie ja wpa... gdzie ja wpadłem? Halo? Halo, rodzice! Co jest? Czekajcie, nie. To jest jakaś poprawna rodzinka, serio. Zobaczcie. Czemu tu jest jakaś lawa? Parzy. Co jest? Ta rodzina jest mega dziwna. Dobra, nawet w kibelku mają tajemne przejścia. Wracam na górę. W końcu się spotkałem z tą Angeliką, muszę coś powiedzieć. Twoi rodzice są popaprani, oni mają w łazience jakieś dziwne rzeczy. Ajrod, no co ty gadasz? Oni nic nigdy by nic nie zrobili, to są moi kochani rodzice. O, dobra, chodźmy na tą już do tej restauracji, bo się z nimi mówiliśmy. Kto tu siedzi, no? Pani mamo i pani tato, co dzisiaj jemy na kolację? Kelner do stolika, proszę. Kelner? Dobra, będzie kelner prywatny, lol, ale kozak. Dzień dobry, co podać? A pana poproszę, pana. Co? Co? Czy pani po... Czemu go porwała? Angelika, dajesz, zjemy go! Co twoi rodzice zrobili? Angelika, no! Nie wiem, gońmy ich! Halo, pani tato i pani mamo, gdzie wy jesteście? Tam uciekli, co jest? Czemu Simona porwali? Na ratunek Simona! Co zrobiliście z Simonkiem? No? Gadajcie! Nic, a co? A co macie w lodówce? Czy mogę ją otworzyć? No, zwykłe produkty, jedzenie i takie. A mogę ją otworzyć? Dobra, przesuńcie się. Co tu jest, Simon, uciekaj stąd! Jezu, nie mnie zjeść chcieli! Jezu, uciekaj! No i przecież nasze jedzenie jest brudne, musimy je teraz złapać i wykąpać! Nie, co? Co to jest za rodzina? Co ty masz za rodzina, Angelika, no? Czy oni go gonią? No nie! To tam jest to tajemne przejście po to! Oni tam wrzucają swoje zdobycze, o nie! Simon? Nie, wrzucili go tam. Co wy narobiliście, rodzice? Jeżeli będziecie wrzucać tak ludzi, to Angelika i ja idziemy, co nie, Angelika? Dokładnie, rodzice, przestańcie, co to w ogóle jest? Za to, co teraz zrobiłeś, będziesz następny. Chodź tu! Co? Gdzie jestem? Czy ja jestem w piekarni? Ała! Mamo i tato, jeżeli będziecie tak robić z moim chłopakiem, to ja odchodzę z rodziny. Ale zasłużył sobie na to. Dobra, to ja go sama wypuszczę, bo ja chcę, żeby on wyszedł, no. Dzięki, Angelika, dobra. Aero, uciekaj! Dobra, uciekam.
Szybko, szybko, Angelika, dawaj! Pajro, to oni na sprawie mają! Angelika, nie martw się, wskakuj tu! A, nie wskoczył, tu są zacieszczy! Angelika, nie! Nie weszli tu, szybko, Angelika, dawaj, 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 musimy nad samolot wybiec! Oni nie wiedzą, gdzie teraz jesteśmy. O, dobra, skaczą tam, skaczą, szybko, szybko, dawaj, dawaj! Wylecimy do innego kraju! Pajro, dalej oni tu wejdą, oni mają GPS-a na mojej nodze! Co? Ta rodzina jest mega dziwna. Dobra, Angelika, mam pomysł. Musimy się zbagować, chodź, szybko. Dawaj, musisz mnie podnieść. Ja cię podniosę i ty mnie, dobra? Wejdziemy tutaj w ten tajemny pokój, okej? Dobra, rzucam cię. Teraz mnie złap. I hop, jestem. Dobra, Angelika, dawaj. A, teraz cię wciągnę tutaj. Dawaj, chodź tu, chodź. Angelika, nie mogę cię wyciągnąć. Co się dzieje? Czemu? Utknęłam, pomocy, pomocy. Moi rodzice są na dole. Angelika, dobra, wyciągam ją. Nie, nie, Angelika. A, pomocy, ciągną mnie, a. O nie, Angelika, nie, nie, nie. Dobra. Mały, a. Przyznaj się. Nie ma mnie, proszę pani. Dobra, ale dopadniemy go jak wróci. O, dobra, uwierzy mi. Dobra, o, ale co teraz z Angeliką? Jak mam się stąd wydostać, no? Ha, a, dobra, udało mi się uciec. Angelika, gdzie jesteś? Halo! Czekajcie, ktoś do mnie zadzwoni. Halo, Angelika? Halo, Fire, ratuj, moi rodzice mnie mają. A, co jest? Dobra, muszę uratować Angelikę. Biorę pistolet. O nie, skąd wziąłem ten pistolet na kurki? Dobra, jestem gotowy. Czy ja chcę skoczyć? Czy ja na pewno? A, dobra! Uuuu, lecę na ich dom. O, dobra, jestem. Gdzie jest dom Angeliki? Szybko. A, no nie dolecę. A, pomocy. A, chyba nie dolecę, wiecie. O, dobra, gadaj, gdzie jest Fire, albo cię zjemy, szybko. Nie powiem wam nigdy. O nie, oni chcą zjeść Angelikę. Dobra, szybko. Jak ja mam wskoczyć na górę domu? Okej? Okay? O nie. Ała, nie uczyli mnie parkouru w szkole. Dobra, idę tędy. Mamo, tylko nie moje konto w Roblox Promotion, nie. O, i usunięte. Nie, oni usunęli jej konto w Roblox, przecież to jest tragedia w ogóle. Dobra, wychodzę, okej, okay, powoli, o, halo, nie ruszaj się, paniusiu, ty też się nie ruszaj. A, stop, ręce do góry, no, raz, dwa. Fire, przyszedłeś mnie uratować. Tak, pewnie, czekaj chwilę. Dobra, teraz w tym momencie piszecie do supportu Robloxa i oddajecie jej konto. I spadacie stąd, raz, dwa. A, co jest, au! Ała, przecież miałem pistolet, au! Dobra, bierz go, to jest dla niego koniec po prostu, już nie będzie mnie, nie będzie go. Nie, Fire, tylko nie to. Dobra, młodzież, skakujesz tam? Ale gdzie? Co? No nie, chyba, do tej dziurki. Ja wiem, co tam jest, tam nic nie ma, pani, proszę, nie. A ty wchodzisz raz. A, no dobra, czyli to już jest koniec. A, trzy, dwa, o, ja żyję. Dobra, nie wpadłem tam. Ej, mogę tędy uciec, co jest? Dobra, tu jest przejście, okej, okay, uda mi się. Ej, udało mi się, jestem, udało się, zobaczcie. Dobra, spadam stąd, idę zezwolić na policję. Tak, tak, proszę ich zabrać do auta. Jak ty to zrobiłeś, młodzieńcze? Jak ty przeżyłeś? Ach, pani prezydent, co się dzieje? Rozkaz, Jenna grasuje na Brookhaven RP i dopóki nie znajdzie miłości, nie przestanie. O, czyli mam ją znaleźć. Widzowie, to co się tutaj dzieje jest creepy. Tak napisała. O, okej, okay, wojsko, gotowy? Fire, dalej możesz czytać w myślach? Tak, możemy czytać w myślach. Właśnie, widzowie, ja odkryłem swój nowy trik. Mogę czytać w myślach, tak, na Brookhaven RP. Jest to trochę dziwne. Dobra, jedziemy do domu Jenny. To jest dokładnie ten na górze. Czekajcie, wyczytam coś z myśli Simona. Jadłbym guacamole, powiedział. To właśnie pomyślał Simon. Więc właśnie tak mogę czytać w myśli. Okej, okay, dom Jenny jest właśnie w tym miejscu. To jest ten. Dobra, trzeba podejść pod jej dom. Szybko, 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 szybko. Okej, okay, hej, napisali, hej, hej. Biorę lornetkę. O, co tam się dzieje? Bardzo cię lubię, napisał. O nie, to jest jej chłopak. Dobra, pierwszy z chłopaków, to jest pierwsza ofiara. Też cię lubię. Co mi kupiłeś na Dzień Kobiet? Ona się spytała. O Jezu, ten gościu miał coś kupić. Co jest? O, wyjął jej loda, czy on jej kupił loda? Co? W ogóle ciekawe, czy Jenna lubi takie coś. Czekoladowe lody? Tak. O nie, o nie. Ona się wkurza, trzeba ją powstrzymać za chwilę. O, kopnęła go. Co jest? Nienawidzę tych lodów czekoladowych. Ona go pobiła, ale to i tak dobrze, ona gościa nie skakowała, przynajmniej. O nie, dobra, wyjęła laptopa, to już jest po nim. This is the end, widzowie. Tak, to już jest koniec. Jezu, on jest malutki. Dobra, chyba go skakowała, no nie. Dobra, widzowie, czas na interwencję. Aaaa, co ty tu robisz? Dobra, widzowie, teraz trzeba je czytać w myślach. Uwaga, czytam je w myślach. Jest, przychodzi, przychodzi. Powiedziała, o, zaraz będę z nim Fitch Day Road, a potem go skakuje. Ona chce mnie skakować, dobra, wyczytałem to z jej myśli. O nie, ja z nią nigdy nie będę. O, może jeszcze coś wyczytam. A! Co jest? Zbanowała mi z domu. Ej, to nie było fajne. Jako już pierwsza misja się nie udała, muszę pójść do szkoły na sprawę. Tak, jeszcze chodzę do szkoły, nieważne dlaczego. O nie, o nie, tu Elizabeth. Miałem jej coś kupić na Mikołajki. O. Hej, Fire Road, pamiętasz o Mikołajkach? Zapomniałem o tym, dobra. Co ona mnie prosiła, żeby mi ten dał? O, nie mam pojęcia, muszę wyczytać jej z głowy. O tak, yeah boy.
Dobra, już czytam, czytam. Chciałabym od niego pocałunek plus kwiaty. Nie, to nie ma szans, ale dobra, dam jej kwiaty i powiem jej miłe słowa. Dobra, przebij tyle. O, spoko, proszę bardzo, to dla ciebie bardzo miła pani. To na Mikołajki. Czytasz mi w myślach. O, boj, udało się, jest, dobra. To ja idę na... Co ona robi? Co ona zrobiła? Halo, burzę mnie. Ona mnie pocałowała bez mojej zgody. Napisała dziękuję, o, dobra, ja już to idę na lekcję, szybko, muszę za 7 sprawdzić i wtedy mogę wracać do armii. Dzisiaj macie test końcowy, uczniowie. Jest on bardzo trudny, musicie się postarać. O nie! Jest trudny, ja myślałem, że będzie prosty. Ja się w ogóle niestety nie uczyłem. Dobra, na luzie, dam radę, na luzie. Ale czekajcie, widzowie, mam pomysł. Co jeśli by mi wyczytał z głowy? Jakie są odpowiedzi? Odpowiedzi to A, B, C. Dobra, easy. To teraz zakreślamy sobie to. Yes, uwielbiam czytać w myślach. Dobra, cyk, 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 cyk. A, B, C. Dobra, skończone. Proszę bardzo, proszę sprawdzić, proszę pani. O, zobaczymy. Wow, zdaje się na szóstkę jako jedyny w tej klasie. Yes, udało się. Wow. Super, super trudny test był, jak szczególnie, że znałem odpowiedź. Dobra, dziękuję. Czyli zdałem szkołę. Tak. Ja, dobra, to spadamy stąd. Okej, widzowie, skoro udało mi się przejść do szkoły, to teraz mam bana dalej w domu Jeny, co nie? Ale jest sposób na wejście do zbanowanego domu. Jedyne co trzeba zrobić, trzeba wziąć helikopter, tak. I nie trzeba wylatywać górą, jak ostatnio wylatywaliśmy, tylko wlecieć pod mapę, co nie? Więc teraz tak. Lecimy na maksa speeda do góry. Uwaga, rozpędzamy się w dół. Nie wjeżdżamy pod mapę. Dobra, nie wyszło. 75 years later. Okej! Udało się, pięknie. Okej, więc tu jest zbanowany dom, co nie? Okej, teraz jako że jesteśmy w helikopterze. Ojeju, nie umiem tym sterować. Dobra, teraz spróbujmy wlecieć. Wyskakuj, jest! Dobra, jestem w tym miejscu, teraz jak się tu dostać? Chyba potrzebny mi przyjaciel. Akurat zadzwoniłem do Simona, który mi w tym pomoże. Simon, ląduj! Jak miło cię widzieć, Fireout. Dobra, Simon, weź koszyk i mnie tutaj wrzuć. O, jest, dobra. No nie, tak blisko. Czekajcie, jest jeszcze inny sposób niż koszyk. Chyba mogę postawić tutaj namiot. O, w ten sposób, gdzieś tutaj. O nie, nie da się. O, jest, w końcu się udało po tylu próbach. Okej, gdzie jest Jenna? Gdzie jest Jenna? Trzeba zobaczyć. Siedzi przed kompem. Dobra, widzowie, teraz trzeba zrobić taki trik, że robię tak. Dobra, musimy ją złapać. 3, 2, 1. Jenna! Co ty tu robisz? Chodź tu do mnie! Jesteś aresztowana! W tym momencie! Chodź! No, już, co? Już! Nie, to ty jesteś aresztowany! Nie, czy ty mnie chcesz hakować? Spokojnie! Przemyśl to! Nie, proszę! Chodź ze mną do mojego więzienia, wtedy to przemyślę. O nie! No dobra, niech ci będzie. O nie, zamknęli mnie w więzieniu, widzowie. Jeszcze jest jakiś typ obok mnie, co on chce? Nowy? Tak. Czas na pukanko. Nie! Co on chce? Nie, co? Puka mi głowę, co jest, widzowie, pomocy? Jenna się na to patrzy, nie. Nie, śmieję. Dobra, nie, to jest przypał. Wychodzę z tego. Jenna napisała, poślubimy się. Jak to poślubimy się? Jutro! O, któreś jest już. Przygotowany? Nie, ślub już jest przygotowany chyba. O nie. Dobra, czekajcie, widzowie, wyczytam z jej głowy, czy to jest prawda. Jest, prawda napisała. O, hold up, dobra, nice, dobra. I teraz, zaraz, nie nice. 2 hours later. Okej, więzień poszedł spać, co nie, widzowie. Ale ja spróbuję wyczytać mu coś z głowy. Może o coś wiesz, to jest fake wszystko. Dobra, 3, 2, 1. Jutro uciekam? Widzowie, on jutro ucieka, dobra. Ej, dobre czytanie w myślach. W nocy ucieknę wentem. Okej, widzowie, znamy jego plan, więc teraz wystarczy tylko pójść spać i dzisiaj w nocy ucieknę razem z nim. Okej, widzowie, jest 9 plan. I teraz on wyskoczył wenty. Dobra, idę za nim. Op! Jest, dobra. Dobre są te publiczne serwery. Easy, dobra, i teraz tutaj. Yeah, uciekłem razem z nim. Łatwo, jest, udało się. Dobra, łatwo, udało się. Teraz czas rozwalić Jennę. Dobra, widzowie, jestem cały uzbrojony. I tu jest dom Jenny, tam jest ochroniarka, więc trzeba jakoś obejść. Mam plan, żeby się spytać, czy sobie pójdzie. Najlepszy plan. Dobra, spytajmy się. Dobry, proszę pani. O, jakiś ty piękny. Dobra, mam inny plan. Chodź za mną.
Chodź, chodź, tak, jestem piękny, super. Jezu, witamy, boję się trochę ich. Czemu w ogóle oni są w moim domu, po pierwsze? Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że czego nie słyszeli. Nie słyszeli właśnie 300 strzałów obok jego ich domu. Tak, to wcale nie było słyszalne. Dobra, coś tam widzę. Nie! Czy to jest Simon? Oglądamy słodkie pieśki. Nie, bo to dla dzieci. Simon chciał oglądać słodkie pieski. To jest bardzo romantyczne. Co? Nie, to już się kiedyś działo, mi się wydaje. Ej, czekajcie, skoro to jest mój dom, to czy ja mogę im zamknąć drzwi na przykład? Tak, dobra, zamknąłem im drzwi, teraz nie wyjdą. Idealne na pierwszy pocałunek. Nie, oni się całują. Co oni robią? Nie, Simon. Zobacz, to twój ulubiony burgier. Co? Jaki burgier? Czy on jej dał burgier? Nie. On jej dał burgiera. Teraz się nakarmię tym. Jezu, co to jest? Simon, Simon, ty oderze. Dobra, chyba muszę zaraz interweniować. Simon powiedział, może potańczymy. Jak on tańczy? Co jest? Simon, dobry. Nie, zaraz, zły, bo on jest oderem, dobra. Trzeba się ogarnąć. Zobacz, specjalnie dla ciebie. Naprawdę, cringe to jest. To jest cringe, Simonek. Jenna, kropka, kropka. Tyle się już znamy. Co on... Piszę, nie wiem, zahasztagowało to. Muszę ci coś powiedzieć. Nie, co? Co on jej chce powiedzieć? Czekajcie, wyczytam to w mózgu, szybko. Szybko za jej pójdzie. Chcę się jej oświadczyć. Wyczytałem mu to z głowy. Co jest? Nie, dobra, widzę, muszę się tam jednak wbić. Muszę się tam jednak wbić, jak najszybciej. Dobra, szybko, okej? To jest bardzo dla mnie trudne. I w sumie nie wiem, czy mogę to mówić. Nie, Simon, nie rób tego. Czekajcie, wyczytam w głowie Jenny, co ona teraz myśli. Zresztą chyba się w tobie zakochałem. Czekajcie, wyczytam jej coś w mózgu. Wyczytuję jej. Chcę go hakować. Nie! Ona chce go zhakować! Simon! Uważaj! Hakowanie rozpoczęte. O nie! Simon, ona się zhakowała! Co się dzieje, pomoc? Nie! Nie! Simon! Ona się skakowała? Nie! Jenna! Co ty zrobiłaś z moim kolegą? Ty mała! Jenna! To już jest twój koniec, rozumiesz? Nie będziesz hakować wszystkich! Czekaj, się napisze. To jeszcze nic napisała. Jak to nic? Nie, nie hakuj mnie przypadkiem. Dobra, ja mam pistolet przy niej, to ja mogę w każdej chwili strzelić, co nie? Dobra. 3, 2, 1, 0! Co to jest? Dobra, 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 już, przepraszam, już. Przepraszam, nie. O, widzowie, przyszła jeszcze kolejna, co one robią? Zamieniamy cię w Jennę. Nie! Co jest? Gliczył mi ekran. Nie, nie mogę tak... co ja mogę zrobić? Czekajcie, wyczytam jej w mózgu. Dobra, czytuję. Jakie macie hasło? ABCD 123. Hasło 124. Jenna Hacker hasło. Dobra, wyczytałem ich hasła. Kotek 120. Dobra, mamy ich hasła. Czekajcie, widzowie, teraz wyjmę tylko komputer. Gdzie on jest? Mam go, dobra. Uwaga, wpisuję ich hasła. Kotek 123, hasło 123. Dobra, hakuję im konto. Szybko zanim one zhakują mnie. Dobra, pierwsza zhakowana. Uwaga, druga zhakowana. Jest! Trzecia? Jest! I czwarta! Ostatnia! Jenna! Dziewczyna nie zobaczyła. Nagrywam to wszystko! Dobra, nagrywam. Ej! Psie! Co to jest? Czemu on to nagrywa? Pomocy! Gonią mnie! Nie, jakoś to zobaczyli! Pomocy! Dobra, zwiewam na rowerze, pies na rowerze! Pidi internetu, kto to widział? Jest, uciekłem. Dobra, masz wszystko? Nagrałeś? Tak, pokażę ci, ale nie będziesz zadowolona. Zobacz. On cię zdradził. Jak to? No wiem, przepraszam, nie wiem. Gościu był jakiś dziwny. Dobra, chodźmy popracować, przynajmniej o tym zapomnę. O, racja. W ogóle dzisiaj pracujemy w McDonaldzie, widzowie. No, McDonald's to było najbliższe miejsce do pracy. Muszę jej pomóc zarobić trochę. Bo już rodzice wyjechali, każda nam zarobić na jedzenie. O, burgiery się robią, burgiery. Nie mów takich rzeczy, mi się chce płakać. Dodaj tutaj do szyneczki burgera, dodaj sobie tutaj, pomieszaj tym i zrób pięknego burgera. Okej, pierwszy burger gotowy. Ale dobry. Tak, czy ktoś przyszedł w ogóle? Nie wiem, nie ma klientów, nic nie zarobimy w takim wypadku. O, McDonald's, fajnie, nowy. O nie, to jest to co ją zraziło. Dzień dobry, chciałabym burgera. Dobrze, spoko, już ci robię. O nie, to jest ta, co zdradziła z jej chłopakiem, o nie. Proszę tam usiąść, tak, no. Dobrze. Dobra, piesku, teraz się do czegoś przydasz w końcu, potrzymaj to. Dobra, co to jest, jakaś mikstura, o fuj. Ej, co, wbiłem to, czemu to wbiłeś do burgera? Jeszcze wbij więcej. Ale czemu?
to jest jakiś tajny przepis? Cyk, dobra, wbiłem już. Nie, to jest ohydztwo. Nie, nie możesz tego podać. O nie, ona chce to podać jej. Dobrze, pani burger jest gotowy. Jedyne 2 złote kosztuje. O, tak tanio? Dobrze, biorę, dziękuję. Dobra, proszę, podaję. O, okej? Dobra, spróbuję. Oby nie było chydne. Dobry nawet. Ej, czekaj. Coś czuję. Coś czuję! To był burger z truci... Co się z nią dzieje? Sorry, że ci przerwę, ale jeśli jesteś stałym widzem, to jest kod FIREROOT5 jeszcze do soboty na 5% zniżki na fireroot.pl. Serio, jeśli dotrwałeś, dotrwałaś, to zapraszam cię, bo tam są kozackie koszulki, nowy materiał, jest metka FIREROOT, a w ogóle są kozak podusy. Link w opisie fireroot.pl. Co jest? Pomocy! Musimy uciekać, co mam robić? Nie, ona się dalej powiększa. To ona będzie w dziecko, trzeba się powiększać. Nie, co ty narobiłaś? O Jezu, chyba dzisiaj nie zrobimy pieniędzy. No racja, uciekajmy stąd lepiej. Co ty jej zrobiłaś? To jest mutant jakiś. Jezu, wystaje jej głowa z tego McDonald's. Richard, ja nie chciałam mieć bliźniaków. Dlaczego mamy bliźniaków? Wiesz, czasem się tak dzieje. Ja nie chciałam mieć takich samych 2 synów, wiesz co? Nie, ja muszę jednego wyrzucić. Nie wiem, co się dzieje, jestem za mały. Co ty robisz? Tak będzie lepiej, synku, tak będzie lepiej. Niestety, ale ktoś inny cię musi adoptować. Mamo. Połamałem sobie kości. Chłopiec, cześć chłopiec, adoptować cię. Kto się tu tak porzucił? Nie, proszę, nie, ja mam rodzinę. Ja mam, znaczy nie wiem, nie, nie mam rodziny. A gdzie mieszkasz? Czasem w śmietniku, czasem tam. Synku, oto twój nowy dom. Tu będziemy mieszkać przez jakiś czas. Co to jest? To przecież to jest jakiś tanetny, co nie? A co to jest za telewizor w ogóle? To nie telewizor, to twój pokój. Co? Jak to mój pokój? Co ty gadasz? Ej, tato, czemu mnie tu zamknąłeś? Tu mało powietrza. Fajnie, synku, tu będzie twój pokój na razie. A tutaj, synku, jest kąpiel. Tutaj, tak? Nie, w kibelku, bo tutaj nie ma wody. Co? W kibelku mam się kąpać? To jest bez sensu, no. Dobra, się. O Jezu, nie, fuj, ohydny ten dom jest. Myśleliście, że żeby grać w piłkę trzeba być bogatym, co? Nie, wystarczy mieć wiaderko. Wiaderko i kule mięso, taty. Gramy, let's go. Odbij, odbij, no i wyleciała. Dobra, mam jeszcze piłkę przebitą. Nie, proszę, bronię. Nie, no i przegrałem, no. Takie granie nie jest fajne, dobra. Mam już 12 lat, wszystko jest spoko. Troszeczkę starszy jestem. Telewizor nawet działa, tata, jak ty to odpaliłeś? Myślałem, że on nie działa. Paniczu FIREROOT, przygrzać wodę? Oczywiście, panie Albeuciku. Taka gorąca woda jest dobra? Tak, i proszę złotem posypać. Kaskę, proszę, dobrze się kąpię, proszę. Tak, oczywiście, tylko na pawo troszeczkę się poproszę. Teraz mydło z najczystszego złota, proszę, mydełkiem. Dobrze, przygotuję panu śniadanie, najlepsze ze złota burgery, proszę, no. O tak, moje ulubione, o tak, bąbelki. Tak, bąbelki z najwyższej jakości, proszę. Siał w Robloxie, bo pytałeś Robuxy jakieś? No, Albeuciku, musisz mi kupić 10 milionów łobuxów. 10 milionów to kosztuje miliony złotych, wiesz o tym? Wiem, ale to jest karta mojego taty, płacie. No to zmienia sytuację. Dobrze, doładowujemy 100 milionów robuxów. Proszę, jest pan najbogatszym człowiekiem na Robloxie. Jestem juhu! Arbercik, dobrze, że go tu przywiozłeś. Jakiś szczęśliwy jest. Dostaniesz podwyżkę. 100 milionów teraz będziesz zarabiać. Mamusiu, a czym dzisiaj jedziemy? Synku, spójrz w górę lepiej. Mamusiu, czy to jest nasz prywatny helikopter z twojego garażu? Juhu! Halo, witamy, jestem pilotem tego samolotu i wsiadajcie! Spóźniłeś się trochę, gościu, szybciej mogłeś. Ej, tato, ja nie wierzę, że idziemy na lot, przecież to moje marzenie było, wiesz? Synku, tylko mamy pół gałki na 2 osoby. No to i tak spoko, dobra. Ja nie wierzę, po prostu lody! Mamusiu, a wykupimy dzisiaj cały sklep, czy tylko 100 gałek? Synku, no zobaczymy, nie gadaj tyle, bo... dobra, wylądowaliśmy w końcu. Richard, odleć tym samolotem do domu. Tato, starczyło ci na gałkę? No proszę pana. Na 1 dolar to wystarczy na gałkę. Co to za jakieś ceny są dziwne, no. O Jezu, mojego tata nie stać na 1 gałkę lodów, no. Może to nie jest aż tak fajne. Ale tam rodzina. Ej, czekaj się, on wygląda bardzo podobnie do mnie. Tylko idę do toalety na chwilę, dobra? Oczywiście, musi. Oby te toalety były ze złota. Jezu. Mały. Ej, ty, czemu wyglądasz tak jak ja? Czemu ty wyglądasz tak jak ja? W ogóle też się zobaczyłem, no. Jedyna różnica między nami to jest to, że ja mam złoto, a ty śmierdzisz. Nie śmierdzę. Stary, skoro wyglądamy tak samo, to jest po prostu niesamowite. Czyżbyś był moim bratem bliźniakiem? To jest możliwe w ogóle? A co jeżeli byśmy się zamienili na jeden dzień
życiami. Co ty na to? To jest świetny pomysł, bo mi się znudziło bycie takim bogatym. Dobra, to przybierzmy się w swoje ciuchy. Dobra, masz moje. O, masz tutaj mój smród, proszę. Wow, ale to są ciuchy. Ej, one są tak wygodne. Nigdy nie byłem w czymś takim. A tobie jak się siedzi? Po pierwsze zimno, po drugie śmierdzi. Ty sobie tak chodzisz. Dobra, no tak, ale weź na jeden dzień chociaż, no. Chowaj się szybko na moje miejsce, dawaj. Co jest? Dobra, Unie, weszli. Kupiłem już lody. Ej, czemu ty tak dziwnie śmierdzisz? Wcale nie, mamo. Tak dziwnie mówisz, jakby troszeczkę. Nie, wydaje mi się. Idziemy z tego sklepu, słabe tu lody, nie ma złotych. Spoko, lecę. Tenko, nie stać nasz na lody, chodź do koszyka, bo to jest naprawdę najgorszy sklep świata, dawaj. Czemu jedziemy koszykiem, to nie ma sensu. No dla zabawy, synku, no. Co jest grane? Mam własnego kamerdynera, czyjcie to. Mam z ziomków, o, moi ziomki z bloków. Siema, ziomek z bloku, pamiętam cię, graliśmy razem w piłkę. Stary, dałbyś 2 grosze, bo nie mam na bułkę. Jezu, stary, wiesz co ja ci dam? Ja ci dam worki z pieniędzmi, 100 tysięcy dolarów, proszę. To jest dla ciebie, bo byłeś moim ziomkiem kiedyś, proszę, to jest dla ciebie. Co ty gadasz? Ja dziękuję. Czy ja mam własne piętro? Ja nawet pokoju nie miałem wtedy własnego, ja miałem sejfik jakiś. Własne piętro, własna łazienka. Jo, cię kręcę, to jest kozacko. Ej, a co mam na Robloxie? Sprawdzę sobie. O ja mam nawet komputer, co? Nie wierzę, ej, Roblox, uwaga, 100 milionów Robuxów. What the... Mogę kupić wszystko. What? What? Mogę kupić wszystko totalnie. Paniczu, jak to mnie nie pamiętasz, że jestem twoim kamerderem? Znaczy pamiętam, przepraszam, no. Zapomniało mi się, no. Dobra, dzisiaj w złocie kąpiel, jakiś grill. Co? Złoto i grill? What? Ja nigdy nie słyszałem takich słów. Dobra, ja poproszę wszystko, co jest w ofercie. O ja, jaki luksus. Ale fajowo, nie? O, ale bąbelki, Jezu, jaki luksusik, serio. Nigdy takiego nie miałem. Ach, jestem wykąpany w złocie. O nie. Ktoś tu potrzebuje pomocy. O nie, jakiś biedaczek. Halo, przepraszam. Oj, pan 2 złote, nie mam na bułkę. Czekaj, masz tutaj, proszę, iPhone'a chcesz? Proszę, to dla ciebie. Proszę, jeszcze masz tutaj tablet. Co, nie wierzę, serio? Tak, weź jeszcze mój komputer i weź 100 tysięcy dolarów. Proszę, to dla ciebie. Ja mam tyle, że niepotrzebne mi. Jezu, stary, jesteś najlepszy, chodź tu, przytul się. Chodź, no, proszę, no. Zamieszkaj w najlepszym domu za te pieniądze, naprawdę. Dobra, Roblox, tu kupuję najlepsze rzeczy. Paniczu, proszę, wybierz jakieś auto z karty taty. To auto z karty taty? Co ty gadasz? What the... Gdzie my jesteśmy? Czy ja mogę kupić każdy stąd auto? Szybko, dzień dobry, dzień dobry. Mogę się auto stąd wybrać, proszę? Za ile? Nieważne za ile, za miliony. Ej, czekaj. Czołg. Biorę czołg, biorę czołg. A, to jest już twoje, proszę. Yes, mam czołg, nie wierzę w to. Wsiadaj kamerdyner, jedziemy, możemy strzelać. Rozwałka totalna. Dobra, dzisiaj jest mega ważne spotkanie. Spotykam się z prezydentem miasta Brookhaven. Czekajcie to, to jest najważniejsze w moim życiu. Dobra, biegnę. Dzień dobry, proszę pana. No ogólnie to się troszeczkę stresuje, no. Ale chciałbym, żeby pan wprowadził zoo. Zo, ty chcesz zo? Weź ty w ogóle, idź stąd. Ja chciałbym zapłacić wszystko, co mam. 100 miliardów? Dobra, robię zo. Po pierwsze, tutaj worek kasy z milionem. Proszę, tutaj milion. Karta mojego taty, to ja tutaj zapłacę. Cyk, 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 cyk. O, no. I to tyle. Dobra, idziemy to budować, zgłaszam robotników. Czajcie to, udało mi się zo zbudować Brookhaven, coś co moi widzowie prosili. Yes. Ej, nie wierzę, że będzie zo w Brookhaven, serio? Yeah. Dobrze panowie, to w tym miejscu chciałbym zo, czy to jest możliwe? No grunt trochę niestabilny, ale dobra, damy radę. Jest, ja ci kręcę, moje życie jest najlepsze, ja mogę robić dosłownie co chcę. Dobra, oni chyba tam zaczynają budować, widzę. Dobra, zaczynają, ale zanim zbudują, idę na koncert. Uwaga, z okazji otwarcia zo, chciałbym zaśpiewać koncert, tak. Zapłaciliśmy wam, żebyście tu przyszli, to jest trochę smutne, ale... 3, 2, 1. Otwieramy dzisiaj zo, ej. I dobrze się czujemy, macie tutaj hajs, łapcie go, bo inaczej się tutaj zjemy, co? No, także to tyle. Słuchajcie, nie wierzę, że to się dzieje, otworzyłem zo, budowali mi zo, pan prezydent zrobił dla mnie zo. Jeszcze raz zo. Ja cię kręcę, no. To jest moje marzenie było. Witam wszystkich na otwarciu zoo. Dzień dobry. No. Zapraszam, wchodźcie, wchodźcie. To jest otworzone. Jej, jej. O, super, Jezu. Chcę sam zobaczyć w ogóle, jak to zoo wygląda. O, tu jest małpka nawet, zobaczcie. Ło, co jest? Ja, ale kozackie, to jest, nie wierzę, że zoo jest Brookhaven. Dobra, tam mamy dalej, tam mamy pingwiny. Pingu, pingu, pingu. Ej, nie, oh no, oh no, oh no. Czy tu jest wielki dinozaur? O, ja się kręcę, ale to jest wielkie. Nie, 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 nie. Czy tam jest rekin?
Jak oni to zrobili? Jak oni go sprowadzili? To jest rekin azjatycki. Wskoczę tu. O Jezu. To jest atrapa. Ale fajne, ale nie. Ogólnie to napiszcie, jak się wam podoba zoo, widzowie. Jo, nawet aligatory są, ale fajne. Siema, aligatory, ale tam nie wchodzę. Dobra, idę przywitać jeszcze innych gości. O, cześć bracie, siemano. Faj, bo co to za brzydkie zoo, po drugie ja chcę wrócić do mojego starego życia. Czemu trzymasz tą siekierę, bez przesady? Bo chcesz mi oddać chyba mój stół i moją rodzinę? Ale mi się tak fajnie żyje jako bogaty, no. Co to za zoo w ogóle, nie oddawaj! Nigdy ci nie oddam mojego życia! Ja chcę zoo! To jest moje życie, dawaj tu! To jest moje od dzisiaj, no dobra, dobra Simonek, stój. Musimy się pogodzić, wiesz? Ja ci oddam twoje życie. Ej, a co jeżeli by nasi rodzice byli znowu razem? Ej, no w sumie moja mama rzuciła mojego tatę. Ej, to spróbujmy ich zeswatać. Dobra, będzie idealnie, będą razem od teraz i będziemy braćmi. Ej, a czekaj, czy ten dinozaur nie wygląda ci nieco podejrzanie? Simon, uciekaj! Co jest, czemu on ruszył? Kto go tu wpuścił? Uciekajmy, dobra. Chodźmy zeswatać rodzinę, a to co chyba usuniemy stąd, bo to jest... No synku, ja nie wiem, czy chcę iść, wiesz? Ona mi i tak nie polub. To nie martw się, chodź, szybko, chodź, dawaj, dawaj. Synku, ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, trochę się stresuję. Musi wszystko będzie dobrze, tatuś na pewno cię polubi. O, to tutaj, proszę, proszę, proszę. Czemu tak śmierdzisz? A czemu ty tak pachniesz? U nie. Proszę, tu kwiaty, wydałem wszystkie pieniądze na te kwiaty, proszę, dla ciebie. Wiesz co? Piękne są. Wiesz co, kocham cię, chodź, bądźmy razem. Serio, dobra. Jest, udało się? Dobra. Dobrze, a więc to jest mój najnowszy wynalazek. To dziecko będzie najniebezpieczniejsze na świecie. Porobić wszystko. Halinka? Tak, obiad? No, zaraz przyjdę, tak. Tylko dokończę jedną rzecz, dobra. Gdzie on? Czy zaadoptować dziecko, no wiecie, przyda mi się w przyszłości. O, witam pana. Dzień dobry, proszę wybrać sobie dziecko, pamiętam o tym. O, dobra, mam akurat koszyk, kupiłem przy... czemu tu są tylko dwa? Tu miało być dużo. No wszystkie już adoptowane. O Jezu, dobra, którego tu adoptować? Wezmę tego. Przykro mi, jestem zajęty. Super, super, po prostu super. A, dobra, chodź na rączki. Dobra, to dziecko wygląda... Nie no, słodkie. Tata. Wow, on powiedział do mnie tata. Dziecko, wskakuj do mojego wózka, kupiłem specjalnie dla ciebie. O, to jest najlepszy wybór po prostu, jaki mogłem zrobić, wiesz? Nazwę cię Fabianek, dobra? Fabianek, siema. Tutaj zrespię ci te rzeczy dla dziecka, co nie? Czym się karmi dzieci? O nie! Mleko, najlepszej krowy, proszę. Dzięki, tata. Fuj, ohydne mleko, wylewam. Czemu ono... Przestań wydawać mleko, zanim zapłaciłem 100 zł, nasze ostatnie pieniądze. Dzieci są takie dziwne, ale dobra no. Jezus, dobra, chodź się wykąpać, wiesz, bo się ubrudziłeś cały tym mlekiem. Masz, wykąp się chłopczyku, niech się na ciebie leje woda, dobra, i ja na chwilę wychodzę. I ty tu postój po prostu, dobra? Postój się, kąp, o. Dobra, przygotuję mu dobre jedzonko, skoro on nie lubi mleka, to zrobię mu tosty. Czy ja słyszę? Co się? Przecież nie można dziecka w toalecie zostawić, bo ono mogło się utopić. O nie, co ja narobiłem z tym najgorszym tatą? Kom, szybko. O nie, gdzie on? Halo, chłopcze? Au! A, nie wyrywaj mi włosów, dzieciaczku, no, Dobra, dam ci loda, jak zejdziesz, proszę, he? Dobra, ale daj loda. Ej, to czekaj, lody są tutaj. Serio? Tylko nie odchodź, co nie? Lody są w tym oto miejscu. O, na chwilę tutaj posiedź, o. Ej, gdzie są lody? Chwilę musisz tu posiedzieć, przygotuję ci jedzenie, okej? Wypuść. Dobra, chwilę tu posiedź, dobra? O Jezu, on ma młotek, skąd on wziął młotek? Dobra, zostawię go tam. Ach, dobra, przypiekłem mu tosta, jest idealnie przygotowany, żeby to dziecko coś zjadło, bo ono jak nic nie zje. Ach, jak ono mleczka nie chce, no nie. Dobra, bo ono dalej jest w sejfie, już jest noc. Szybko, nie, jestem nieodpowiedzialny. Chyba tutaj, tak? Okej, dobra, otwieram. O, widzę jego włosy. Zasnął. Ojej, ale słodziak, zobaczcie. Dobra, wezmę go na tutaj na to. Okej, okay. Nie wsta... O, śpi dalej, śpi. Dobra, zanosimy go do spania. I idzie sobie spać. A, ja idę też spać sobie tutaj na kanapie. Ale dobrze się śpi. Dobrze, że to dziecko jest takie skrzeczne. Tędy, dobra, okej. Okay. Grill. Dobra, odpalimy tutaj. Temperaturę na maksa, okej. Okay. Światło, co? Co jest? Czemu tu jest tak gorąco? Ale tu jest gorąco! Czemu to jest tak 30 stopni gdzieś? Sprawdzę na podwórku. Co jest? Czemu grill się pali? Dziecko, uciekaj! Jeszcze płaczę. Jezu! Idę na górę z tobą.
O nie, tu chyba jest niebezpieczne. Dobra, to nazwa. Dawaj, 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 dziecko. Dobra, zostaj tu na sekundę. Na chwilę na drodze. Dobra, gaśnica jest gotowa. Uwaga, 3, 2, 1. Proszę, przestań się palić. Proszę, proszę, proszę. O, dobra, przestał się. Jezu. O, czy ja naprawdę zapomniałem włączyć grilla? Czy mi się coś wydaje? No, przecież wczoraj nie robiłem chyba. A może? A. O Jezu, dziecko, o nie, dziecko na ulicy, szybko. Proszę dalej, bądź, bądź, jest, dobra, nie uciekł. Dobra, tyle już nabroiłeś chłopaków, więc muszę ci kolegów znaleźć, bo pewnie po kolegach się już dobrze stanie, nie? Będziesz miał fajnych kolegów, dobra. Stań sobie tutaj i idź do nich, pobaw się, no, dawaj, dawaj. No, tylko nie zabieraj im rzeczy, dobra? O, jak się słodko bawią, on tam stoi. Czy on mu zabrał małpkę? No nie, czemu zabrałeś temu chłopcu małpkę? Halo, przepraszam pana, czemu pana syn zabieram w zabawki mojemu? Już go biorę, już go biorę. Ej, ty, oddaj mu małpkę. Słyszysz? Nie, nie oddam, no bo to jest dziwne dziecko. Nie, oddaj mu, postać, chłopczyk płacze, no. Nie oddam, rozumiesz, tato? Co to jest za wychowanie w ogóle? Synek, idziemy stąd. Synek, oddaj mu tą małpkę, rozumiesz? Proszę. Dobra, oddam mu, ale coś za coś. Dobra, kupię ci najlepsze lody, jakie się da. Idź, oddaj. Synek, oddawaj. Dobra, chłopczy, masz tą małpkę, jak tak bardzo chciałeś. Weź sobie ją, no proszę. Ale za to muszę cię zjeść. Synek! Czy on zjadł mojego syna? Synek, wypluj go, raz, dwa. Halo, przepraszam, powiedzcie, jakiś tutaj ktoś zjadł mojego synka, po pomocy, przy basenie. Proszę się zwolnić, nie, wypluj go. Ale to nie byłem ja, panie policjancie, no, to było moje dziecko. A, mimo, że zjadłeś to dziecko, to i tak jesteś dalej moim synkiem, ale wypluj go. No dobra, tata, wypuszczam nas. Tak, wypuszczą, ale masz to wypluć, bo już jestem wkurzony. Jestem stanowczym tatą od teraz. A, dobra, przepraszam, tatusiu, przepraszam. O, wyplułeś się, synek, jesteście dumny, jest. Halo, panie policjancie, halo. Halo, dzień dobry, co się stało? Proszę pana, wypluliśmy to dziecko, będziemy wolni? Prawo nie powiedziało, co się stanie, jak wyplujecie, a on żyje? No ruszę się, no. Dobra, wychodzicie. Dziwna z was rodzina. Wiem, przepraszam, to mój synek. Synu, te burgerki będą najlepsze. Tak się najesz, bo wiem, że ty lubisz mięsko. Tak, tato, kocham cię, jesteś najlepszy. Oj, teraz jesteś słodki, jak zawsze, no. Dobra, czekaj, przynieś mi trochę sztućcy, dobra? Ach, trochę, znaczy nie, jedzonka trochę, jeszcze mięska. O, 700 na godzinę będziemy przypalać, o tak, dobra. A, mój synek przyniesie mi mięsko. Przyniesiesz je, czy nie? Co ty... A, czemu wziąłeś szczura osiedlowego? Synek, dobra, nie robimy grilla, już się obrzydziłem. Dobra, spadaj, szczur. Nie, wskoczył nam na grilla, dobra, spadaj do tego grilla, no. A, chodź, synek, wchodzimy do środka, zepsujesz nam wszystko. Ach, dobra, wszystko jest... czy ja słyszę, że ktoś... Halo, kto dzwoni? Doktorek? Siema, doktorek, siemka, no, co tam? No, witaj, słuchaj, szukam dziecka, miałeś się gdzieś może? Słyszałam, że ty je masz. Jakie dziecko? No, adoptowałem jedno, a co? Chcesz się z siebie poznać? Słuchaj, to jest projekt Zorgu, ja muszę go szybko zabrać, jest naprawdę niebezpieczne. No, zobacz, on jest słodki, ogląda sobie kotki, pieski, no. Taki słodziaczek. Dziecko, nie, halo, przyszedł jakiś doktorek, czy znasz go może? Czy to jest dziecko z pistoletem? O, toż to dziecko z pistoletem. To przecież normalne, tak? Dziecko, może tak. Chcesz małpkę, co? Proszę, tylko nie strzelaj. A kuku, nie strzelaj, proszę, z pistoletu. Nie strzelaj, masz tutaj hipopotamka. O, no właśnie, ale słudzie. A, strzelił! O, panie doktorze! Spokojnie, a kuku. No wiesz, dostałem, dostałem kulką od gdzie. Podpalił nam dom i uciekł, doktorze, żyje pan. Złap, dobra, na szczęście dostałem lekko tylko. Biegnę, pali się. Już nigdy dziecka nie adoptuję. Halo, panie Fabianie, gdzie jesteś, dzieciaczku? O nie, to jest mój. Czemu on tak urósł, co jest? Pomocy, wzywać wsparcie. O, jeszcze jeden policjant, policjancie, dawaj, strzelaj go. Dobrze. No nie. Rozwalił też tego, dobra. Jaki był sposób, żeby go zagonić? Dobra, jedynym sposobem, żeby go zagonić, co nie, jest użycie tego. Okej, okay, dobra, proszę, działaj. Jedzonko, bobasku, halo, jedzonko podano do stołu. O, dobra, czuję zapach. Dobra, idzie. Uwaga, cyk. O, tam jest oko. Jest, udało się. Jest, jestem bohaterem tego miasta. O, chyba się udało. Tato, proszę, wypuść, jesteś słodki. Nie jesteś słodki, jesteś już kryminalistą. No, o nie.
Nie, musimy to raz jak na zawsze zakończyć. Tak, muszę je to zakończyć. Mam czołg i wjeżdżam w mojego synka. Przykro mi, synek, ale to zasłużyłeś. O Jezu, o nie. On rozwalił wszystkim auta, co jest? Dobra, podjeżdżam. Synku! Tata, czym ty przyjechałeś? Weź, nie zabijaj mnie, wszystkich, wiesz, że jestem dobry. Zabijasz za dużo ludzi. Poddaj się, albo będę musiał to zrobić. Gdy się nie poddam. O, dobra, synku, przykro mi. Dwa, jeden, przecież ty mnie na dnie przyjechałeś. Halo, co ty robisz? O, ja ci nie będę przyjeżdżać, synku, nie jestem taki zły. Ha, teraz poczujesz to, co zrobiłeś mi. Przykro mi, synku, ale muszę to zrobić. A masz młotkiem, a masz. O, tato, czemu? Przykro mi, synku, ale mam tutaj antidotum. Cyk. Okej, okay. Proszę, działa, zmienia się powoli, zmniejsza się, tak, zadziałało, jest, z powrotem mam swojego kochanego synka. Synek, dzisiaj dwie postacie mówiły mi, co mam zrobić, przejechałem kogoś samochodem, albo mogłem bezdomnemu, wygląda się do ciebie do końca. Ty, widzisz tego chłopczyka, tam coś biją go? No właśnie widzę, trzeba mu pomóc szybko, powiedzcie mi. Nie, nie pomagaj mu. On jest dobry, naprawdę, weź mu pomóż. No nie wiem. Jakiś problem, co, masz jakiś problem? Nie mam. Ty, posłuchałeś się mnie. Oj, Fajrod, zawiodłam się, naprawdę, zawiodłam się. O nie, już nigdy się nie posłucham cię, diabełku. Ty mi tylko złe rzeczy pokazujesz. No zobacz, on go pobił. Nie, pomóc jakoś, chłopcze. Same ze szkoły, udało się. A, w końcu skończyłem dzisiejsze. O nie, kto tu leży? Halo, proszę pana? Witaj, bratku. Czy pan to jest biedny? Daj, proszę, robuksy, naprawdę brakuje mi. O Jezus, ty nie masz pieniędzy w ogóle. Pomagamy mu, diabeł jaki anioł. W ogóle czemu ja się was słucham? Pomóż mu, naprawdę, on jest bardzo potrzebujący, wiesz? Nie pomagaj mu, on chce tylko twoje pieniądze, a potem to wyda na głupoty. Aniołek, posłucham się ciebie, bo w ostatnio jego. Dobra, proszę, weź moje wszystkie pieniądze na kanapki. Dziękuję, królu złoty, dziękuję, naprawdę. Masz moją pizzę, proszę, weź ją, proszę. O, tak, jedzenie. Rizisy, Doritosy, robisz jakieś coś? Proszę, wszystko weź, po prostu weź moje wszystkie rzeczy. Dziękuję, jesteś naprawdę najlepszy. Jest, Jezu. Znowu ona. Jeszcze raz ją wybierzesz, to się wkurzę. Jesteś dobrym człowiekiem, Fireout. O, najlepsza rodzina na świecie. Znaczy, co? To nie rodzina. O Jezu, wracam do domu po szkole, czuję się mega dobrze, że pomogłem temu. O, mama, cześć, jak cię spotkałem. Cześć. Jo, w ogóle mieszkamy w bunkrze, nie pokazałem wam widzowie. Tutaj mamy plantację najlepszych rzeczy. Dobra, tutaj cyk. Wow, jak pięknie tutaj jest. Najlepszy dom na świecie. Ej, mamo, jedę zapalić ten, w piecu, dobra? O, jak tu jest cieplutko teraz. Ty lepiej nie pytaj, tylko poszukaj swój pokój, bo jest bardzo pan. A, zapomniałem, rację, sorry mamo, ale dzisiaj pójdziemy na koncert za to, proszę. O Jezu, ale ja mam brudno w pokoju, kto tak nabrudził? A, no tak. A, Jezu, zamawianie jedzenia przez internet nie jest dobre. O nie, jak ja mam to posprzątać, diabełku i aniołku, co mam zrobić? Wyrzuć to do złych rzeczy i nie segreguj. Segreguj śmieci, bądź dobry dla planety. Ale czysty pokoik. Fireout, zawiodłam się na tobie, bardzo się zawiodłam. Dobry Fireout. No co z tego, że posprzątałem to do łazienki wszystko, ale mama nie zobaczy, nie? Potem się to weźmie do segregacji. Oj, Fireout, nieładnie. Przepraszam, aniołku, no. No słuchaj, naprawdę mega fajnie, w życiu nie widziałem tak czystego pokoju. Jest, mama jest ze mnie dumna, to jest najważniejsze uczucie. Ja idę się wykąpać, zara. Dobra, mamo, dobra, to ja idę z kolega. O nie, mamo idzie, mamo nie, ja wchodź do toalety. A co to ma być? Aniołku, diabełku, co mam zrobić? Uciekajmy stąd! Ja też bym uciekała. A, Jezu, jak fajnie, że mama mi pożyczyła samochód na jeden wyjazd. A ja nawet nie mogę kierować, ale co z tego? Ej, a diabełku, gdzie jest aniołek? Nie ma go, więc teraz możesz przyspieszyć. Co? Gdzie jest aniołek? Halo? Zakneblowałem go w twoim domu za to, co mi zrobił. Co? Jak to mam przyspieszyć? Halo? Przestań tego mówić! Nie, nie, pomocy! Dobra, halo, pomocy! Nie, ja nie mogę tak jechać szybko, mama mi zabrania. Masz jechać na ten autobus przed tobą. Nie, proszę, przestań tak mówić, proszę. O, anioł to mnie. Przestań. O Jezu, co tu się odwaliło? Pozwolił mi aniołek przestać. A ty, diabełku, co ty narobiłeś, no? Czemu tego nie zrobiłeś? Mogłeś wjechać na autobus. Dobra, to sam to zrobię. Nie, czemu spaliłeś mi samochód, no? Ale się na ciebie wkurzyłem, teraz nigdy już nie wezmę twojej strony, co? Dzieciaczki, wyjmujemy karteczki. O nie, zapomniałem, o nie, przez to wszystko zapomniałem, że jest test dzisiaj. Ja cię kręcę, chyba nie jestem dzisiaj, o nie. Testu nie ma, nie zdaję. Z klasy nie zdaję, o nie, to jest najważniejszy test, zapomniałem o nim. A, to wszystko... Ej, ściągnijmy. Nie ściągaj, bądź uczciwy. Raz się posłucham diabełka, tylko raz. Zatrzymam ci czas, 3, 2, zatrzymuję.
Co? On zatrzymał wszystko w czasie. Diabełek jest jeszcze najgorszy, ale... A, dobra, jeden raz tylko szczytuję. Dobra, dobra, kto tutaj pisze? Dobra, ty tutaj... O, to jest kujon klasowy, dobra. Okej, okay, mam wszystko, przepisuję. Dobra, jeszcze napiszę na tablicy nówek sobie, dobra. Zmienię, o, zmienię swoje oceny u pani nauczycielki, dobra. Cyk, szóstka. Ja, to ja znam na luzie. Dobra, możesz wracać. Dobra, już się robi. Karteczki. No dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Proszę pani, co dostałem? Proszę sprawdzić. O, o, szósteczka tutaj. Szóstka, yo. Dzięki wam. Dostawa lodów składu. Tak, skład to jest mój ulubiony kanał na YouTubie. Dobra, czekajcie. Wezmę jedne. O nie, ja nie mam pieniędzy, zapomniałem. Ej, co mam zrobić, diabełku, janiołku, zarobić? Zarób i potem kup, wiesz? Kradnij, nie ma co zarabiać, raz, dwa. No jestem troszeczkę leniwy, no. A co się stanie, jak tam jednego loda nie będzie, co nie? To jest mój ulubiony kanał na YouTubie. Dobra, wyjdę i nikt nie zauważy. Dobra, cyk. O nie, co pika? Ratunku. Mówiłam, żebyś nie kradł. A, pomoc, czemu coś pika? Stać, ręce do góry. Ja nic nie zrobiłem, proszę pana. To oni mi kazali. Oni, ja tutaj nikogo nie widzę. A no tak, zapomniałem. Dobra, zakuj mnie w kajdany. Już nigdy się ciebie nie posłucham, wiesz? Dobra, to i lewa, prawa, zakuj. Nie, ale bez przesady, tylko by lody mogę je oddać, jeszcze ich nie zjadłem. A teraz je zjem. A nie, dobra, sorry. Jest super, jestem zwykłym więźniem teraz. Jak ja mam stąd uciec? Co ty narobiłeś, diabełku? Konie, uratuję cię, ale ostatni raz, dobrze? Tak, proszę, przepraszam wszystkich, że to zrobiłem, no. Przepraszam, naprawdę. Chodź, tu masz wyjście, dawaj. No tak, Krzyś, tym się łatwo wychodzi. O, dzięki za pomoc. Już nigdy się ciebie nie posłucham, diabełku, wiesz? Tylko aniołka. No i mądry wybór bardzo, pozdro, Fireout. Nie, masz się mnie słuchać, bo... Albo dobra, wiesz co? Sprawdź lepiej telewizję, bo teraz na ciebie nasyłam zombie. Co? Chyba sobie żarty robisz, co? No nie. Proszę, tylko nie zombie, co on gada w ogóle? Dobra, idę szybko do komputera. Uwaga, na Brookhaven RP wystąpiły dziwne 3-4 zombiaki, które biegną w jedną lokację, czy jakiś dom. Uważaj, ty, który tam mieszka. Co? No nie wierzę, serio jakiś zombie do waszym. Co ty narobiłeś, diabełku? To jest zemsta, że mnie nie słuchasz. Nigdy się już cię nie posłucham, rozumiesz? Mamo, zombie przed naszym domem. No ty gada, znów się telewizja oglądała. Nie, mamo, zobacz, patrz, czekaj. To musi być. Są to! Jest, dobra. Słuchaj, ja mam plan, jestem przygotowany na takie akcje. Jest, moja mama już widziała, że będą zombie. Gdzie mamo? A, no tak, mamy to co... to coś, gdzie zamykamy wszystkich, dobra. Okej, okay, może zombie będą chcieli loda ekipy. O, idą tu, mamo, szybko. Zaganiamy ich, zombie, mam loda ekipy. Szybko tu. Zapraszam, fajne, o, dobra, rzuciłem się na loda, szybko, cyk. O, i zamknięte. A jeszcze im włączę wodę, co mi tam? Nubowski zombie. A, chodźmy na ten film, który bardzo chciałem. O Jezu. Nie, już wszystkie miejsca zajęte prawie. Dobra, siadam na tym. O, sobie tu wyleguję. Ej, ty, ściągnij ten film na kamerę. Nie rób tego, obejrzyj legalnie. Ej, czekaj. W sumie, tak bym go ściągnął, to bym mógł sobie obejrzeć bez kolejek tutaj. No niech ktoś tam beka jeszcze, dobra, w sumie obejrzę. Dobra. Nowy nos bierzemy. Dobry pomysł, panie diabełku. O, ja już prawie cały film mam nagra... O nie, właściciel kina! Co ty robisz, człowieku? On mnie gonił siekierą, co jest? Szybko uciekamy. Aniołek i diabełek, ratujcie! Dobra, mam wszystko nagrane, wsiadam na motor czyjś. Co jest? co się stało? Już nigdy nie nagram filmu na wynos. Nam, ale dobry lody ekip. Ej, czy ja coś słyszę? Co jest? Joker i Batman? O nie, oni walczą ze sobą, Superman! Co jest? Aha, zniszczę cię! O nie, oni walczą ze sobą! Ej, diabełek i aniołek, co mi zrobić? Pomóż im, czy co? Nie pomagaj mu, pomóż Jokerowi! Pomóż Supermanowi, proszę! Dobra, pomagam Supermanowi, halo Superman! A masz, sługusie, a masz! A jeszcze ty środkowy, a! Dzięki za pomoc, stary, pomóż mi go złapać. Dobra, biorę jego auto, potrącę go, dobra, jedziemy. Dobra, doganiam go. Jest, jestem dobrym człowiekiem. Jest, i przyjechamy. A czemu to zrobiłeś? A masz, i nie gadaj więcej. A masz. O, dobra, trochę mnie pogięło. Dobra, została mi ostatnia prośba. Ja już więcej nie będę wcisnąć od was, dobra? Dobra, ale ta prośba będzie najgorsza, wiesz? O, dom się pali. To, jak to dom się pali? Kto to podpalił? A, tam są ludzie w środku? Są tam ludzie, o nie, trzeba ich ratować. Ratuj ich, proszę, Fireout, bądź dobrym człowiekiem. Tak, dokładnie, ja im pomogę, a ty? A masz. Ciebie tu nie chcę. Wow, jest. Dobra, zabiłem go, dobra, to teraz cyk, okej. Okay. Hop, wchodzę do jakiejś... Czemu tu leżała jak straż pożarna nagle? Wbijam tu, ratuję was, wszystko. Dobra, wypuszczam was, i ja myślę, że to tyle z tego odcinka, ratuję ten dom. No i siema, no i cześć.